siatkówka jest chyba najbardziej zespołowym z zespołowych z zespołów. Szósty set. Podcast siatkarski, szósty set, jesteśmy na żywo, 30 czerwca między turniejem Ligi Narodów w Sofii, a przed tym jak zaczniemy granie w Gdańsku. Co dotychczasowa praca trenera Grbicia nam powiedziała, co da nam ewentualnie turniej w Gdańsku, jakie odpowiedzi przyniesie? O tym pogadamy z dzisiejszym naszym gościem. Jest z nami trener Jakub Bednaruch. Cześć Kuba. Cześć. I też oprócz mnie ze studia w Rzeszowie Filip Korfanty jest jeszcze... Kuba Lewandowski, witam. No właśnie, trener Bednaruch jest u nas po raz drugi, jako jedyny nasz gość w zasadzie zapraszany, jest też po raz drugi. Do tej pory jeszcze nikt nie powtórzył swojego występu. Wizji, bo wcześniej było chyba bez wizji. Tak, było bez wideo poprzednim razem jeszcze, to było w 2020 roku, chyba 6 kwietnia sobie sprawdzałem niedawno, więc minęło trochę czasu, trochę się pozmieniało. Jesteś medalistą siatkarskiej Ligi Narodów, od tego możemy zacząć. 2019 rok i turniej w Chicago. Jak ty w ogóle wspominasz te rozgrywki? Fantastycznie. Jak ty się tam znalazłeś? Wracaliśmy z Pryglami, z rodziną Pryglów, chyba z Egiptu, z takiego lejuchowania dwutygodniowego. I na lotnisku zadzwonił do mnie chyba Władek Sadalski i pyta się, czy mam wizę do Stanów. Ja mówię, nie mam, ale o co chodzi? No trzeba byłoby wpaść na chwilę do Chicago. Ja mówię, jadę. Zapytałem się żony, bo stała koło mnie, czy mogę jechać, jedź. Szybko załatwiona wiza, szybki telefon do Witala, chociaż Vital od razu mi zaznaczył, że on że to nie jego pomysł, tylko związku. Ja mówię, stary, no nie ma problemu, nie to, że mnie nie chce. Mówi, nie, że nie chce, tylko po prostu od razu zaznaczył, że to nie jest jego pomysł. Ja mówię, ty wiesz, w Chicago nie byłem, wpadnę tam do ciebie. No okej, no i wsiadłem w samolot i poleciałem. Naprawdę bardzo to będę mile wspominał, chociaż tego medalu nie mam, bo on już chyba dwa razy poszedł licytowany, więc nie jestem medalistą, ale bez medalu. Ale go dostałeś, w rękach go miałeś, dopiero potem trafił na licytację. Na szyi, przez parę minut. No tak, bo ty prowadziłeś w tym meczu nas właśnie, masz rekord kapitalny, czyli jeden zwycięstwo i zero porażek, tak? Także no, najlepszy w historii trenerów kadry Polski. Nikt tego nie pobije, bo nikt nie, w ogóle na świecie nikt nie przegra, nie, każdy trener przegrał z Brazylią, jestem przekonany, a ja jeszcze nie. Okej, okay. Tamtą kadrę z 2019 roku też łączy parę nazwisk, bo wtedy w Chicago mieliśmy taki lekko, można powiedzieć, rezerwowy skład, bo ta główna grupa przygotowywała się do chyba kwalifikacji do Igrzysk Olimpijskich, jeśli dobrze pamiętam, w Zakopanem? W Zakopanem, tak. Albo Arłamów, czy Zakopane? Arłamów lub Zakopane, raczej Zakopane wydaje mi się, ale już mniejsza z tym. Gdzieś tam w górach. Okej. Okay. Z tamtych nazwisk spodziewałeś się, że już tak szybko w zasadzie, no dobra, może nie szybko, 3 lata, że tamci zawodnicy mogą już taką ważniejszą rolę w kadrze odgrywać? Chyba wszyscy byli raczej pewni tego, że będą odgrywali, no bo to chyba sporo okres. 3 lata, mając 22-25, to już jesteś z młody obiecujący, jesteś już nieobiecujący. Już masz być już tym zawodnikiem, który jest wciąż młody, ale już musi coś pokazać. A wszyscy z tych chłopaków zaczęli grać już w szóstkach. Grali wtedy i już, a później po tym turnieju, to praktycznie nie przypominam sobie kogoś, kto w ogóle poza tą szóstką, klubową, żeby tam był, więc oni przez 3 lata nabrali tego doświadczenia, a tamten turniej, w ogóle ta cała Liga Światowa wtedy, w tamtym okresie, to był taki, wiesz, dzwaniali się chłopaki w środę, dwa treningi, pojechać na turniej, a co chwilę ktoś nowy przyjeżdżał, a nikt się nie spodziewał takich wyników, bo praktycznie te zespoły, które grały po drugiej stronie, to one były w jakimś tam cyklu, jakieś przygotowania, Vital zdecydował, że ta główna ekipa będzie się przygotowała oddzielnie, a to będzie po prostu taki, wiesz, trip po świecie, tak żeby te chłopaki sobie zobaczyły i pograły. Nikt naprawdę się nie spodziewał, że tak daleko zajdą, a nawet chyba sami zawodnicy, bo to naprawdę było, tam nie było przygotowań, tam było na 2 dni przed wylotem spotkania, czasami nawet bezpośrednio z wakacji do samolotu wsiadali. No Andrzej Wrona chyba przyleciał tak bezpośrednio z wakacji. Andrzej to już ekstremalnie, bo Andrzej już od razu jak przyjechał, to powiedział, że nie może skakać, bo praktycznie przez 3 miesiące piłki nie odbijał, a on już po 30, ale bardzo dobrze spełniał rolę taką jak, może nie po połowie, bo jeszcze Karol Kłost do tego siatkówkę dodaje, a do tego towarzyskiego życia kadrowego,
A w rąkach, bo już asystentem był moim. Na pewno chyba w pierwszym meczu, ja nie pamiętam z kim to był mecz, nie pamiętam czy pierwszym, ale był jakiś tam mecz, końcówka meczu i zapytał się, podchodzi Witan do kwadratu i mówi, Wronka, wyjdziesz na zagrywkę? Wszyscy w kwadracie się przewrócili tam, bo Wronka mówi tak, przede wszystkim ja na zagrywkę, że mnie chcesz wsadzić na zagrywkę, to pierwsze pytanie, a po drugie stary, ja przez 2 miesiące piłki nie odbijałem. Więc usiadł już na ławce, już było wiadomo, że raczej nie wejdzie, no bo naprawdę to byłoby niebezpieczne. A reszta, a, wiesz, no masz 22 lata, to 3-4 dni nie poskaczesz przez 2 tygodnie, to nie jest taki duży problem, no po 30 to już jest większy. A powiedz, bo z jednej zęby na rozegraniu, a tam było dwóch rozgrywających, Marcin Komenda i Marcin Janusz i trochę ich losy, wtedy pierwszy był Komenda. Czy wybory klubowe stanowią strasznie ważny jednak element tego, tej drogi też kadrowej, prawda? No bo Marcin wtedy wybrał jednak inną drogę niż drugi Marcin, no i gdzieś dzisiaj to Marcin Janusz jest tym pierwszym rozgrywającym. Słuchaj, to nie do końca tak jest. Oczywiście, że wybory klubowe są bardzo ważne. Zawsze jest tak, że wspólnie to robisz z agentem. Bo nie masz zawodnika bez agenta, no chyba po 30 to ktoś tam jest może, ale raczej nie. Siadasz i dyskutujesz, co dalej zrobić, co będzie najlepszym rozwiązaniem, kto ma tam grać w tym zespole, o co mają grać, jaka jest atmosfera wokół klubu i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście finanse, bo przecież umówmy się, finanse są bardzo ważne. I z perspektywy tego czasu to wiadomo, do czego dążysz, czyli decyzje Komendy i decyzje Janusza. Gdzie jest teraz Janusz, a gdzie jest Komenda? Z tym, że ja obroniłbym trochę Komendę, bo ja znam tą historię całą rzeszowską, że on miał być tam na parę lat, już przedłużony kontrakt i nagle decyzja o Fabianie i nagle go zwolnił. I to było trochę późno, bo ja myślę, że ja wtedy sam bym go brał na przykład do, nie wiem, do Będzina, bo wtedy była taka możliwość, czy w ogóle bym prawdopodobnie jakieś tam decyzje ja bym podejmował, a wtedy już było późno, bo wszystkie kluby były pozajmowane, więc taka wyszła. Nysa to jest też ciężkie środowisko, w sensie, bo tam też jest stara gwardia, tak olsztyńsko-częstochowsko-radomska, że myśmy chodzili na tam Urbanowicza, Skorupę czy na Wójcika i my wiemy, to jest ciężkie. Też Marcin dostał po głowie, bo też wydaje mi się, że początek sezonu miał w tym roku kiepski, ale już drugą rundę całkiem niezłą, ale tak czy siak nas spadli z ligi. Ja wiem, chociaż tak czuję, że więcej się dostaje nam po głowie jako Radomiowi, który się utrzymał, niż Nysie, która była ostatnia, ale to już jest co innego. Tak, mam wrażenie, że taka jest opinia, że my mamy jeszcze, że my najgorzej. Nie, Warszawa jeszcze ma gorzej. No bo tak w sensie opinii. Porozmawiamy o Radomiu później, jakby w dalszej części odcinka zapowiadamy, także wrócimy do tego. I chodzi o to, że Komenda takie decyzje, jakie podjął. Janusz, w tym momencie w Chicago nie było, jakbyś się zapytał 100 trenerów, ekspertów, czy jakbyś to nazwał, to nie sądzę, że znalazłoby się 5, którzy by powiedzieli, że po paru latach Komenda będzie tu, a Janusz będzie tu. Nie sądzę, żeby ktoś był taki, ktoś by taki był przenikliwy i mądry, wiesz, i taki czujny, że coś takiego się wydarzy, bo Komenda wtedy na tym okres był dokładniejszy, był pewniejszy, był sprytniejszy, miał wszystko po swojej stronie, ale to jest sport, to się szybko wszystko odwraca. No i dlatego tak bardzo podoba mi się to, gdzie jest teraz Janusz, bo naprawdę to nie jest tak, że to jest złote dziecko. Fabian był złotym dzieckiem od początku, jak przyszedł do Warszawy, miał 20 lat, nie, 20, bo on wtedy 19 miał w Częstochowie i musiał czasowo uciekać, bo tam, no, tam były takieś tam akcje. Ale wiadomo było, że to złote dziecko jest. Firlej też walczył, sam przecież u mnie przez 3 lata walczył, dwa lata na ławce, Komenda raczej od początku w pierwszej szóstce, czy Kielce, czy wiadomo było, że to jest chłopak szykowany na duże granie, ale to co się może odmienić w ciągu 2 lat, bo naprawdę są obydwu utalentowani, ale ta ścieżka, co mówisz, faktycznie widocznie lepiej obrana była przez Janusza. Jak już jesteśmy przy takich tematach drogi zawodników, to oprócz tego, że właśnie był wspomniany Marcin Komenda umówiony, w poprzednim odcinku rozmawialiśmy z Bartkiem Lipińskim i też między innymi zapytaliśmy go, Kamila Semeniuka nam wspomniał o tym, że ty będąc trenerem reprezentacji juniorów, Bartek mówił, że to był 2017 rok, ale mi się cały czas wydaje, że to był 2015 rok, miałeś Kamila na zgrupowaniu i nie zabrałeś go na Mistrzostwa Świata do Meksyku.
Co wtedy tobą kierowało? Czy wtedy jeszcze u Kamila nie widziałeś takiego potencjału? Czy wtedy po prostu jeszcze był faktycznie słabszy od tej czwórki, którą wybrałeś? Pamiętasz, czym się kierowałeś? To był chyba 15 rok, bo to chłopaki mieli 20 lat, bo oni są 19, bo to 96 rocznik. Z perspektywy czasu ja też mam do siebie duże pretensje o ten turniej, bo dopuściłem do tego, że Związek zabrał mi Szalpuka do pierwszej kadry, a nie wziął go Stefan na igrzyska i straciliśmy wtedy w tym okresie najlepszego zawodnika u nas. Dopuściłem do tego, że do kadry B, która miała finały Ligi Europejskiej, były w Polsce, a Śliwka poszedł tej kadry grać wszystkie mecze i przyjechał do nas zarżnięty. Po prostu z perspektywy czasu ja powinienem stanąć po prostu w drzwiach i nie dopuścić do pewnej rzeczy wokół. A Semeniuk przyjechał na pierwszy obóz, ponieważ to był MVP młodej ligi. Myśmy wtedy z Serkiem to prowadzili, z Serafinem tą kadrę i wiedzieliśmy o tym, to było od razu widać, że to jest przeogromny talent, ale on nigdy nie, w tym okresie nie był ani razu na treningu sojeńskiego zespołu. On był wyskakany, tylko on na przykład nie wiedział, jak się ustawić, jak w sensie takiego systemu grania seniorskiego, które już chłopaki byli, bo ta reszta już była po całym sezonie w szóstkach, w większości przypadków, po całym sezonie grania. I to nie, on nie pojechał dlatego, że jego nie, zabrakło mu umiejętności czy talentu, tylko po prostu myśmy mieli tam 3-4 tygodnie i jeżeli myśmy już ustalali na przykład, że Śliwka wie, gdzie ma stać, Szalpuk wie, gdzie ma stać, Szymura wie, gdzie ma stać, a u Semeniuka było absolutnie wszystko coś nowego, więc to była tylko decyzja, to była tylko i wyłącznie taka decyzja, tym podyktowana, a nie dlatego, że nikt nie widział, myśmy wiedzieli, że to jest chłopak na większe granie, ale naprawdę to przyjechał do nas nieopierzony taki rumak, którego naprawdę trzeba było jeszcze dosiąść, a myśmy mieli bardzo mało czasu. Okej, jak jesteśmy przy Kamilu Semeniuku, to jeszcze od razu inna postać. O Norberta Hubera chciałem cię zapytać. To jest jakby zawodnik jeszcze z pokolenia wcześniejszego, czyli tych złotych juniorów, kadetów, którzy wygrali Mistrzostwo Europy, Mistrzostwo Świata. On był szóstkowym, środkowym obok Kuby Kochanowskiego. I ja patrząc na tamtą kadrę, oglądałem w zasadzie mecz po meczu, to miałem takie przypuszczenia, że część zawodników zrobi dużą karierę, a część jednak nie. Norbert Huber, ja muszę szczerze przyznać, że nie spodziewałem się, że aż tak wypali, że będzie miał tak fenomenalny sezon po tych kilku latach w Zaksie i że będzie w zasadzie, pewnie byłby pewniakiem do kadry na Mistrzostwa Świata, gdyby nie ta jego kontuzja. Czy ty w Norbercie Huberze już w tamtych czasach jego gry w kadrze juniorów, kadetów widziałeś taki potencjał, że jego to zaprowadzi do takiego miejsca, jak jest dzisiaj? Kochanowski to było wiadomo, bo wcześniej, wystrzelił. Było wiadomo, że Fornal z Kwolkiem, oni w sumie grali tam w pięciu. To też jest taka ciekawa dyskusja teraz, czy więcej dała siatkówce kadra 95 czy 96 rocznik? Bo 95, czyli Śliwka, Szymura, Lipiński, Szalpuk, Firlej chyba. Szalpuk, Firlej szósty, ale to tej kadrze nie, bo kadra 95-97, tak. Czy dała siatkówce więcej zawodników, a kadra 97 grała praktycznie piątko, bo szóstko, z Ziobrowskim jeszcze z tyłu, który tam wtedy jeszcze nie był. Grał, bo nie było lepszych, moim zdaniem. Nie było lepszych. Tam grali w pięciu, ale to też wracam do tego. Popatrzcie, wtedy na kadra pojechała już ta świata i De George myślał o Kochanowskim i Kochanowskiego nie wolno było zabrać z tej kadry, a mi zabrali Szalpuka i nie biorąc go na igrzyska. Więc ja mówię, ja nie chcę się żalić, tylko mówię o tym, jak ja błędy popełniłem wtedy, jakbym wiedział, mądrzejszy, człowiek jest mądry, teraz to jestem w ogóle mądry. Po sezonie, po meczach, to ja jestem najmądrzejszy. Zresztą jak wy eksperci jesteście najmądrzejsi po tym, jak się mecz skończy. Dokładnie. To jestem chciał być taki mądry, jak się mecz skończy. I w Huberze może nie taki, to też popatrz na decyzję. On wystrzelił, on fajnie grał w Radomiu, okej, ale tak jakby trochę w tej skrze przygasł, to też środowisko to robi. Ja daję wzór, na wzór, może nie tyle co wzór, ale to, żeby się nie podlizywać Świdrowi, żeby właśnie usłyszy i pomyśli, że się podlizuje, ale Świder stworzył środowisko w Zaksie takie, gdzie wszyscy rosną, takie dookoła. Chodzi o to, że bez względu na to, czy wymienisz trenera, czy rozgrywającego, to ty masz jakąś drogę jedną, takie największe kluby, bo to na przykład w futbolu jest. Nie możesz co chwilę zmieniać koncepcji, idziemy w tą stronę, a jak przyjdzie nowy trener czy nowy zawodnik, pójdziemy w tamtą stronę i za chwilę coś będzie zmieniać. Tam jest jakiś pomysł od początku do końca.
Zresztą z drugiej strony to też pamiętajcie o tym, że Kretu też miał być wcześniej w Zaksie, ale stwierdził, że chce mieć cały sztab swój, a Świder mówi nie, ja wychowuję tu swoich ludzi, jak Miśka Hadałę, trenera przygotowania, statystyków, fizjoterapeutów, całą grupę, po to, żebyśmy szli w jednym kierunku. Wy trenerzy macie swój pomysł, ale my jako klub mamy pomysł. I to całe środowisko wszedł Huber, i dobrze, bo oni go pociągnęli w dobrym kierunku. Bo to też jest też taki chłopak, który tam trzeba, no jego też trzeba dobrze w dobrym kierunku popchnąć. Więc to też jest trafienie na takie środowisko, które cię wyciągnie. Są środowiska takie, które wyciągają cię za uszy, wyciągają to, co masz najlepsze. Że później mówisz, on w tym klubie grał, albo z tym trenerem grał, a z tamtym już nie może, albo coś w tym stylu. A to jest bardzo złożona sprawa, począwszy od miasta, od klubu, od ludzi wokół, czy oni są pozytywnie, czy nie mają kierunek, tak jak w Zaksie mają kierunek na to, że my idziemy w jedną stronę, czy mamy srebro, jesteśmy w finale, czy mamy złoto, ale mamy jeden kierunek, już mamy jakoś wypracowany, a nie zmieniamy tego chaotycznie, bo nagle albo stąd, albo tu, albo może tego, albo w taki sposób. Więc trafił Huber i to jest też ważne, żeby, i to wprowadzam do Janusza, to jest istotne, trafić do takiego środowiska. Ten Gdańsk też był dobrym takim stopniem i z Winiarem, który nie narzucał dużej presji, i klub też nie narzuca wielkiej presji tam z zewnątrz. To nie jest tak, że i prezes też tam oczywiście czasami chodził wkurzony, ale on też nie wjeżdżał z buta do szatni i zwalniał wszystkich, tylko bo to są ileś tam czynników takich małych, więc ta droga, powracając do drogi, którą wybierasz, to chyba to jest też konsekwencja tych twoich wyborów. Też fajna. Kuba? Mówimy już o Kamilu Semeniuku. Na ile ciężko jest zmienić się, przystosować się do grania w dwójce, a nie w piątce? Masz jeden atak z prawego. Rzadko przy kontrze, bo bardzo rzadko, bardzo, zazwyczaj zawodnicy z czwórki bardzo słabo blokują na dwójce, bo nie wiedzą, którą nogą wyjść. W sensie to nie jest twój kierunek. Ale to się zdarza w kontrze, jeżeli tam przyjdzie ci slash i tam generalnie to nie zdąży się zmienić. Dwa razy jesteś w jedynce do przyjęcia, bo i dwa razy tam cię mogą szkolić w tym P1 i P6, ale czy to jest duża różnica? Mam wrażenie, że większa różnica jest w ataku z jedynki tylko i na przykład to takie najciekawsze ustawienie P1, które jeżeli masz fajne P1, to nie uciekasz tego P1, bo zwróćcie uwagę, wy znacie się na tym trochę, to wiecie, że wiele klubów zaczyna od P6, bo unika tego P1, żeby przypadkiem atakujący nie był na lewym, a nasza kadra, czy Nikola, czy w klubie, to zawsze w P6. A jak się nazywa w Olsztynie trener? Weber. Zawsze P3, uciekając na przykład od pierwszej zagrywki od... nazwisk mi brakuje. Atakujący? Butryna. Nie, od Butryna. Ucieka od Butryna, nie zaczynając od P4, od 3, no właśnie zagrywki od P3. To są jakieś takie trenerskie szachy i takie ulubione rzeczy. Więc ja uważam, że jeżeli masz dobrego chłopaka na prawym, który sobie daje radę, bo na przykład masz problem z lewym, na przykład jak Muzaj, i nie masz gościa na prawym dobrego, no to masz problem w P1. To musisz uciekać i mieć dobrą podwójną zmianę, ale dla zawodnika, który jest techniczny, nie sądzę, że to jest taka duża różnica. Okej. Trochę może do teraźniejszości, ale jeszcze lekko zahaczając o to, co było wcześniej, bo ty byłeś tym trenerem w Chicago, potem wrócił do swojej roli nominalny już trener Vital Heinen, po czym Vital Heinen został zastąpiony przez Nikolę Grbicia, który ma za sobą bogatą karierę siatkarską jako zawodnik, jako rozgrywający. Wy się spotkaliście w Trentino. Byłeś, tak nominalnie patrząc, rezerwowym rozgrywającym Trentino, gdzie pierwszym sypaczem był właśnie Nikola Grbić. On miał zadatki na trenera, na takiego trenera? Słuchaj, to jest facet, który ja nie wiem, on się urodził pewnie w szpitalu, już ustawiał lekarzy, bo to jest lider i taki przywódca od początku, taki, gdzie nie był w klubie, był kapitanem. Podpisując kontrakt w Trento, wszyscy wiedzieli, że będzie kapitanem. Żadnych wyborów, żadnych decyzji, po prostu on ma być, bo on jest kapitanem. Bardzo inteligentny, analityczny umysł. Droga, którą on wybrał sobie i decyzje, no bo tak, we Włoszech, ta Verona, kadra Serbii też po drodze, tak zabłysnął teraz u nas, w Zaksie, w sensie wyszedł na ten top, skoczył na top w Zaksie, taki najwyższy z najwyższych, ale czy droga od początku,
Tak, myślę, że tak, że jak ja z nim rozmawiałem i siedziałem z nim naprzeciwko w szatni i obserwowałem go, bo słuchaj, no to jest tak, że jak oglądasz gości, wiesz, w telewizji, to jest takie coś, że między nami nie ma dużo różnicy w wieku, tam chyba za 4 lata jest, ale no masz te 20 parę lat i oglądasz telewizję i widzisz Grbicza i mówisz, kurde, ale to jest kozak. A później trafasz z nim do szatni. W większości przypadków, jak ja, to jest też fajne, bo w większości przypadków, kiedy ja za mało lata oglądałem wielkich naszych ligowych czy kadrowych zawodników i tak się w nich wpatrywało, później się poznawałeś ich i ci przechodziło. Bo tak, bo wiesz, idealizowanie sportowców jest bardzo łatwe. On jest mądry, przystojny, dobry i tak dalej. Później ich poznajesz i zobaczysz, że to tak nie wygląda. Ale u Nicoli wygląda to tak, że jednak mimo wszystko on jest liderem i bardzo takim bystrym facetem i analitycznym. To jeszcze jedna rzecz. Strasznie teraz się bawi mnie to, że strasznie się zajmujemy tym, czy on się uśmiecha, czy nie uśmiecha, czy on skacze przy niej, czy nie skacze. Jakie to ma znaczenie? On jest taki sam w szatni, czy po prostu on minimalizuje ruchy, żeby się nie zmęczyć. To grał, czyli jak się ucieszył raz, to sobie robił od razu kółko, nie biegał jak Japońcy. Oni się zachowuje non-stop cały czas. Jak pójdziesz z nim na kolację, to on tak samo się będzie zachowywał. A my się tak zastanawiamy, czy on się uśmiecha, czy nie uśmiecha. Wypiliśmy kiedyś butelkę wina, to się uśmiechał bardzo dużo. Był taki kadr z któregoś meczu niedawnego właśnie, że był uśmiechnięty Nicola Grbić w rozmowie indywidualnej z którymś zawodnikiem. Nie jestem pewny, być może z Marcinem Januszem mogłem coś pomylić, ale w każdym razie jak ktoś chce znaleźć, to znajdzie uśmiechniętego Nicola Grbicia w koszulce reprezentacji Polski. Wracając do teraźniejszości, tak jak już wcześniej zapowiadałem, jesteśmy na etapie, gdzie skończyły się już 2 turnieje Ligi Narodów. Pierwszy w Ottawie w Kanadzie, drugi w Sofii w Bułgarii. Jesteśmy przed tym graniem w Gdańsku, czyli ostatnim turniejem fazy grupowej. W zasadzie możemy być pewni tego, że zagramy w fazie finałowej Ligi Narodów w Bolonii. Co już teraz wiemy o kadrze Nicoli Grbicia? Gdybyś miał w kilku zdaniach podsumować, co dała ci ta Liga Narodów dotychczas? Słuchaj, z jednej strony możemy tutaj opowiadać różne takie historie i pierdoły, a z drugiej strony zagraliśmy 2 mecze, które są poważne i jeden taki naprawdę w miarę ciężki, że wychodziliśmy z ciężkiej sytuacji. I teraz możemy opowiadać, czy systemy, bo jak ja na przykład słyszę w telewizji komentarz, że tutaj widzimy systemy, nie zobaczymy tych systemów, ponieważ oni trenowali 2 tygodnie przed, jako ta szóstka trwała tam 2 czy 3 tygodnie przed imprezą. My zobaczyliśmy inny zespół w Kanadzie, którego już nie zobaczymy długo w takim zestawieniu w kadrze, być może po igrzyskach, coś części zawodników dojdzie. Zobaczyliśmy ich z Brazylią, którą porozstawialiśmy po kątach, zabawiliśmy się z nimi. Nie wiem, co ten mecz może nam powiedzieć, bo jak wygrywasz 13-1 zagrywką, to co ci taki mecz może powiedzieć? Z drugiej strony wyciągnięcie meczu, bo tam na 0-2 szło z Amerykanami i gdyby tam nie jedno ustawienie, to tam byłoby 2-0 i być może byśmy to przegrali. Wygraliśmy taką jedną małą rzeczą, ale tam mało, w sensie 4 minutami meczu wygraliśmy ten mecz, obróciliśmy ten mecz, bo 2-0 byśmy już chyba mogli nie obrócić. I co mi daje? To 14, które on teraz zabiera, nie pomyliłem się absolutnie, możecie to sprawdzić, robiłem gdzieś tam w jakimś tam wywiadzie, podkładałem 14, która pojedzie na turniej do Bułgarii i 13, bo nie dam sobie głowy uciąć, który z tych 3 przyjmujących pojedzie, znaczy których 2 z tych 3 pojedzie na Mistrzostwa Świata. Myślę, że jeszcze nikt nie wie, bo nikt nie ma takiej odpowiedzi, bo nikt nie widział jeszcze Bednoża, więc wiem, kogo on chciał. Wiem, jaki miał pomysł na to, żeby jak ta kadra ma wyglądać. Granie dużo mi dało taki wywiad, robiliśmy z Pałem Zatorskim. I Zatim mówi tak, jaka jest różnica między tam Witalem a Nicolą, taką opinię o Nicoli usłyszałem jeszcze z kadry Serbii, że on nie będzie starym chłopom drygował, czy ty masz mieć palce tak, czy tak, tylko on ci powie, my idziemy w tym kierunku. On pokazuje drogę, a nie w jaki sposób na kadrę do tych starszych zawodników. Ja nie mówię, że Witala była zła droga, ma mistrzostwo świata, nie ma o czym gadać, tylko jest inna. U Witala było, na game plan był przeogromny i każda sytuacja była, co do centymetra miałeś w obronie stanąć tam, gdzie było to ustalone, a u Nicoli jest takie bardziej zawierzenie twojej umiejętności doświadczenia. I to było widać, i to było słychać u Zatora. Więc on jest tak jak człowiekiem, tak jak prowadził Zaksę, tak będzie prowadził tą kadrę. To, że jest, stoi się przy nim na baczność, ja się wcale nie wiem, bo myśmy jako zawodnicy stali przy nim na baczność. Tak kiedyś graliśmy w piłkę nożną,
I Vlado Nikołow tam latał za mną i mówi, że z Gattuso będzie mnie kopał, bo Stojczew ustawiał tak zespół w piłkę nożną, w rozgrzewkę mieliśmy, że ja z Miniarem razem, bo wtedy laliśmy Włochów, bo on stawiał Włochów z drugiej strony i było 12-2 i Stojczew przezachwycony, bo Włochów zdaliśmy, ale do Włochu dawał Nikołowa, którego nie lubił i Nikołow za mną latał i kopał mnie po kostkach. No i ja Nikołowa barkiem rzuciłem na ścianę, poleciał przez trybuny, no trochę tam niebezpiecznie, no może nie tyle niebezpiecznie, ale poleciał, no i wyskoczył do mnie. No to Nikola stanął i to, kopiesz gościa przez 5 minut i patrzę na Vlado, który też no, jest kozakiem, stał na baczność i tylko główkę na dół i tylko i tam sobie odszedł. Także i zawodnicy, była też akcja ze Stojczewem, gdzie Stojczew powiedział, że macie tam wolne sobotę, czy na przykład macie 1,5 godziny treningu, coś obiecał, nie pamiętam dokładnie co, ale nie wywiązał się z tego, albo przedłużył trening o 1,5 godziny, albo dodał trening, nie pamiętam. No i wtedy była zadyma, bo Nikola stanął i powiedział tak, słuchajcie, ja jeszcze wtedy włoski, to tak, bo to było, mój włoski to był taki, że nie dużo rozumiałem na początku, ale jeżeli się coś umawiasz, to się wywiązuj z tego. I Stojczew zbladł wtedy, no bo kapitan miał rację, no, trener coś obiecał i koniec. No, no i to wam daje przykłady, jak go odbierali już wtedy, jak był zawodnikiem, więc wcale nie dziwi to, jak go odbierał teraz, jak jest trenerem. Ale to nie uważasz, że to jest dobra droga, bo w 18 roku jeszcze ten nasz potencjał ludzki był trochę inny. Ta kadra była trochę rozbita po tym dziwnym sezonie z De Giorgim. Przyszedł Vitor ze swoimi tymi stupid games czy małymi grami. Ćwiczyliśmy bardziej grę trochę taką, jakby to powiedzieć, no asekurację, te sprawy, z którymi wyglądaliśmy wtedy trochę gorzej, mam wrażenie, w defensywie. A teraz przychodzi Grbić do kadry bardzo świadomej. Kadry, która dużo już wygrała, prawie każdy zawodnik coś wygrał i chyba też ci zawodnicy się czują bardziej komfortowo teraz w sytuacji, w której mają partnera bardziej za trenera, a nie kogoś, kto im dokładnie mówi, co mają robić. Z perspektywy tych iluś lat od Raula, zawsze, jak tak sobie przeanalizujesz, to każdy następny trener był inny od poprzedniego. Mhm. I bardzo się starał i nawet nie tyle, co był inny, on się bardzo starał być inny. Dlatego na pierwszy raz wychodzi zawsze świetnie, nie? Znaczy, tak, bo to było tak, że chłopaki oddech łapali, że po Raulu już było zmęczenie materiału, no to przyszedł Daniel i dyskusje. Daniel bardzo, bo to jest taki psycholog ojciec, taki dobry, taki, wiesz, on będzie odpowiadał. W pewnym momencie to już się zmęczyli tym, no to przyszedł Andrea i wziął za pysk wszystkich. Tym się zmęczyli, to przyszedł kolega Antiga. Później się zmęczyli Antigą, to De Giorgi przyszedł i ten, on miał taki... cukiereczki ma takie w kieszeni, jak na treningu sobie chodzi, a ty na przykład na rozciąganiu coś się odezwiesz niedobrze, to on takim tik-takami, to oznacza, że masz stanąć na baczność już. Już wiadomo, że wszyscy już stoją i już spanikują. No i żołnierz. I wiesz, pokazowy trening na 4 godziny, jak telewizja przyszła, to było też pokazanie, że przychodzi nowe. Zmęczeni od razu wszyscy tym, no to przyszedł Vital i pierwsza rzecz, co zrobił, to pozwolił na to, żeby rodziny przyjeżdżały na obóz. Czyli kompletnie o 180 stopni. De Giorgi nie pozwalał wyjść z hotelu, a tutaj przychodziły do hotelu żony z dziećmi i na przykład ja przyjeżdżałem do nich, bo ja tam do nich jeździłem trochę na takie staże, w Warłomowie siedziałem tam z tydzień, na treningi sobie przychodziłem do nich, to trening trwał na przykład 2 godziny, bo Vital nie trenował dłużej niż 2 godziny. I na przykład godzina 50, a już dzieci żony z dziećmi już były dookoła parkietu i to była zupełnie inna atmosfera. Zmęczenie Vitalem. I przychodzi teraz Nikola, też zupełnie inny. Nie wiem, czy to jest pomysł Artura Popki, który tam decyduje o wielu rzeczach, w sensie decyzjach takich, że po prostu trzeba to zmieniać. Na razie trafia, mam nadzieję, że znowu trafi, tylko że to jest to coś, że my cały czas zmieniamy podejście do zawodników, a nie wiem, czy to akurat teraz po Vitalu tak to wyszło, tylko po prostu tak to wychodzi od początku, od Raula. A powiedz, jesteś zmęczony, jeszcze pozwól Filip, tą Ligą Narodów w tym sensie drugi sezon pod rząd, że grają z nami słabsi, wystawiają rezerwy, my tak naprawdę w tych meczach nie testujemy za dużo i tak naprawdę tych poważnych spotkań, które są na emocjach, jest niewiele? Wiesz co, ja zdaję sobie sprawę, że im więcej meczów rozegranych, tym więcej jest pieniędzy dla federacji. Ja rozumiem, oni są, Światowa Federacja chce zarabiać pieniądze. Normalne, okej. Okay. Rozumiem, no, że to jest coś, żeby to zarabiać. Nie rozumiem meczów o 12:30 w środku tygodnia, w jaki sposób to ma propagować siatkówkę i w jaki sposób masz rację propagować siatkówkę, ma mecz rezerw Kanady albo rezerw Australii na nas. I gdzie tu jest frajda z grania Ligi Narodów już pomijając te wszystkie zasady, bo ja do tej pory nie znam klucza tego, dlaczego my z Serbią nie zagramy na przykład na ostatnim turnieju, gdzie oni są cały czas z nami w jednym hotelu. Nie rozumiem tego. Jestem zmęczony. Jak ja bym sobie pomyślał, że na przykład jesteśmy w grupie ze Stanami,
Japonią i Australią, powiedzmy. Jedziesz sobie na dwa dni, na dwa mecze na pełną halę Japonię, jedziesz sobie na pełną halę do Australii, trzy razy masz pełne hale w Polsce na weekend. Wydaje mi się, że to jest optymalna propozycja. My mówimy cały czas o promocji. Super, że na tych Filipinach było tyle ludzi. Ja byłem w szoku, że ja nie wiem, czy Japończycy nie przylecieli tam, bo tam było na meczu Japonii tam pól był. Ale było super to wyglądało. Ale z drugiej strony ja teraz jadę do Gdańska z telewizją i sam przyjdę sobie na mecze, ale ja nie wiem, czy ja przyjdę na mecz na 14, jakiś, który mnie... Ja jako, wiesz, no, teoretycznie ekspert, przyjdę na 14 na mecz, czy przyjdę sobie na 17 i do 20 zostanę na te drugie mecze. Wydaje mi się, że to nie jest to promocja siatkówki i ja wielu meczów nie oglądałem, jak zobaczyłem sobie składy. Znaczy, niektóre mecze muszę, bo muszę później ocenić ten mecz. No i wiesz, no i co? I siadasz po meczu z Australią i mówisz, co masz powiedzieć mądrego, no? No właśnie. Najlepiej mieć igłę koło siebie i gadać głupoty przez pół godziny. Skupimy się dlatego też na tym meczu z Brazylią i ze Stanami, bo te mecze z Kanadą i z Australią tak naprawdę wiele nie powiedziały. Były na przykład, pamiętam, że jakieś takie dość negatywne komentarze o występ Łukasza Kaczmarka z Australią, ale on też grał z Kanadą chwilę wcześniej, zrobił 12 na 17 w ataku, więc to też nie jest tak, że jakieś wielkie wnioski z tego meczu z Australią bym wyciągał, może poza tym, że z Australią grał z Łomaczem, a z Kanadą z Januszem i to jest kwestia po prostu może dogadania tempa. Co do tego, jak te mecze w Lidze Narodów wyglądają, to my mamy tak naprawdę w sezonie reprezentacyjnym chyba 6 ważnych meczów do zagrania. To będzie ćwierćfinał Ligi Narodów, półfinał i finał. Ewentualnie będzie trzecie miejsce. Tak samo będzie na Mistrzostwa Świata. Nie widzę opcji, że nie wyjdziemy z grupy. Mamy ćwierćfinał, półfinał i medal. Jeśli oczywiście awansujemy. Te pozostałe mecze służą raczej właśnie jakimś eksperymentom i taki wniosek mój na razie z tej Ligi Narodów jest taki, że to, co też Nikola Grbić wygrał, to trochę spokoju w pracy, bo mamy taką pozycję, że awansujemy do turnieju finałowego Ligi Narodów i wygrywamy mecze, przegraliśmy tylko jeden mecz. Gdyby tak było, że on takim składem, powiedzmy, że przegrałby jeszcze z USA, przegrałby z Brazylią, zaczęłyby się pojawiać takie głosy, a no, Vital cały czas mieszał składem, a wygrywaliśmy, a teraz ma Nikola Grbić te kadry bez weteranów paru, a wyniki mamy trochę gorsze, więc kupił sobie też trochę spokoju, oprócz tego, co dały mu te eksperymenty składowe, czyli tam wielu debiutantów w pierwszym turnieju chociażby Ligi Narodów. Co do w ogóle tego właśnie meczu z USA i z Brazylią, powiedziałeś o tym odwrocie z niemalże 0-2 ze Stanami. Też pamiętamy, że tam było w drugim secie 13-17 przegrywaliśmy, ale w trzecim przegrywaliśmy... To był czas przy 17-13 chyba, tak? Tak, tak. Tak, tak. To co tam chyba był ten challenge... Dokładnie, tam przegrywaliśmy 13-17, tak jak powiedzieliśmy. Ale to już pomijam wynik, ale myśmy się bardzo męczyli do tego momentu w grze. Nie, było tak, że ja to nazwałem, że my cały czas na ręcznym. Do tego momentu byliśmy na ręcznym i ten czas odmienił nasze granie. Mhm. Tylko, że jeszcze druga rzecz jest. W trzecim secie przegrywaliśmy 10-15, w czwartym 1-5. To były trzy sety, gdzie my musieliśmy gonić. I super rzecz powiedział Nikola Grbić w wywiadzie dla TVP Sport po tym meczu, że mecz ze Stanami dał nam przeciwciała na trudne sytuacje. On to bardzo fajnie określił, że pal licho wynik, ale to, że my podnieśliśmy się w takim, a nie innym składzie personalnym, że ta grupa się mogła trochę scementować właśnie goniąc wynik ze Stanami. To jest też chyba jedna z zalet tego, co się wydarzyło. No to jeżeli mamy tych szukać plusów, no to mamy tutaj jeden i taki podstawowy, że szukamy meczu, z którym będziemy wychodzić z tarapatów, no bo co ci da... Bo wychodzenie z tarapatów kształtuje zespół i to ładnie nazwał Nikola. Każdy powie, że jak nie wiem, jeździsz na turnieje przedsezonowe, to szukasz meczu na 5 setów, z kimkolwiek się nie grał, i szukasz meczu na 24-24. Znaczy szukasz. Chciałbyś tego, pragniesz tego, a nie chcesz najechać na turniej, wygrać 9-0 w setach i wrócić do domu, dać puchar prezesowi, powiedzieć fantastycznie, wygraliśmy ten turniej, bo to ci nic nie daje. Daje ci 5 setów i to dlatego daje ci dużo ta sytuacja z 15-13 i śliwka na zagrywce. Jest po 15, 17, nie, przepraszam, Bieniek, a w drugim secie 17-13 i Śliwka wtedy na zagrywce i zepsuł przy 17-17, jeżeli dobrze pamiętam, czy odwrotnie? Tak, tak. 17-17 i zepsuł, mam zapisane. Tak. Dlatego to są momenty, które ci dają, moment na przykład, już powracając do tej Kanady, przejrzyjcie sobie mecz w Kanadzie z Włochami, przy 1-0, przy 1-0 w drugim secie Pipe na pojedynczym kworka, który wszedł na zagrywkę.
który to jest jedna piłka, która ci zrobiłaby na przykład wygranie meczu z Włochami. Mecz. Oczywiście my mówimy o tym, że to siatkówka jest, to musisz zdobyć 25, co najmniej 25 punktów w secie, ale to są sytuacje takie decydujące, kryzysowe, które odwracają mecze. I na przykład dlaczego silne zespoły, silne kadry, silne zespoły klubowe więcej odwracają niż przegrywają tych momentów, takich, kiedy trzeba właśnie coś zrobić ekstra, albo przetrzymać przeciwnika, albo dobić przeciwnika. Zespoły słabsze tego nie robią. Więc tak, to jest jakiś tam plus tego, że tych meczów z Brazylią, z Stanami, bo co z Brazylią? Brazylią, jak serwujesz po liniach, no to o czym tu gadać? No? To jakby ze Stanami przychodzi Russell na pierwszym secie i trzy razy po taśmie. No to weź mi to, powiedz, jak to przyjąć. I no to są takie sytuacje, które się nie zdarzają, może się później nie zdarzą. Powracając do Kaczmarka. Absolutnie mnie nie interesuje jego forma teraz, czy on, jeżeli by z Australią skończył 2-10, absolutnie mnie nie interesuje i uważam, że tylko my się tym zajmujemy. Znaczy w sensie wy jako eksperci tutaj internetowi, czy kibice, którzy tam piszą. No bo, ale nie, ja mówię tak, że na przykład ktoś powie, o Kaczmarek do dupy, weźmy Butryna, bo ten fajnie ścinał z Francji. Okej, okay, to go bierzmy. A wydaje mi się, że to jest właśnie też rola Nicoli, żeby powiedzieć, Zwierzu, mam to gdzieś. My mamy zrobić sobie system i grupę i mamy wierzyć w tych ludzi i myśmy też robili wywiad z Kaczmarkiem po meczu z który się pamiętam, ale też on zwrócił uwagę, no dobra, na razie jest tak jak jest, ale ja mu fizycznie też pamiętaj o tym, że pamiętajcie o tym, że po 14 budujesz na Mistrzostwa Świata fizycznie, więc teraz taki mecz Kaczmarka, który by skończył na 90%, to mam absolutnie gdzieś tak samo, jak skończy na 15%. Ale właśnie nie martwić się za wysoka forma Kurka, mówię specjalnie, bo on zawsze późno zobacz, wchodził, nie? W sezony reprezentacyjne, on tak naprawdę robił zawsze sobie pik na kluczową imprezę, a tutaj ze Stanami zagrał fenomenalnie. Tak, przecież Kurek się w 2018 roku wcześniej nie nadawał formuł do grania w Mistrzostwa Świata. I tu Witalowi trzeba oddać mu te czekoladki, co rozdawał tym dziennikarzom przed jak to przyszedł, w ramach podziękowania, bo chyba on jedyny, jakbyś zapytał 10 trenerów, czy Kurek odpali, to 9 powiedziałby nie. A on to trafił, tylko że on wierzył od początku do końca. Też nie wiem, czy widzieliście z Kadziem, co robił wywiad tam w Onecie i tam było takie pytanie, że chyba jakiś mecz z Belgami coś nie skończył, chyba jeden z 11 i właśnie schodzi Kuraś i mówi, kurde, to... Co to będzie, to początek w ogóle współpracy. Ale wierzył w niego, dlatego musisz wierzyć w zawodnika. Czasami ci się odpłacą, a czasami po prostu przegrasz, bo źle postawiłeś. No. Co do tego meczu z Brazylią, jeszcze to też chyba oprócz tego, że faktycznie no, lealiśmy tam zagrywkę, więc to był główny aspekt tego, że my go tak dość gładko wygraliśmy, ale też chyba nie było zgrania jeszcze wtedy Kurek Janusz. Jakby dużo lepiej dalej było w meczu, ale też już było lepiej chyba ze Stanami trochę. Tyci, ale lepiej. Nie, lepiej. Walka była duża i to też zwróćcie uwagę, że z Brazylią była duża męczarnia, chyba i tak najwięcej piłek dostał. Tak, nie wiem, czy nie było tak, że po prostu Nicola mówi, mam to gdzieś, męczcie się, ale cały czas ma być piła, cały czas trenujemy. I to jest jakiś tam kolejny krok na to, żeby we wrześniu, dobrze, sierpień, wrzesień, tak? Wiesz, zasiad. Tak. Żeby wtedy zamykasz oczy, 23, tak, końcówki meczów po 24, no to kto ma kończyć te piłki? To, pamiętacie, w książce chyba Zagumnego było, że w meczówce nas w Spodku mówi, co ja myślałem wtedy? Mówi tak, oszukam ich wszystkich i teraz oni wszyscy dobra złego, a ja im pokażę sztuczkę, a później mówię, guma, sam do siebie, zamknij mordę, wystaw do tego blazłego, a to tak ma być w końcówce z Kurkiem. Chociaż Janusz to oczywiście ma inny charakter od Gumy, bo Guma zawsze chciał być mądrzejszy, w sensie od przeciwnika, a Janusz, to też wam jedną rzecz powiem, mnie się Janusz nie podobał do końca na tym turnieju, ale po tym turnieju, jak sobie przeanalizowałem te mecze, ja stwierdziłem, że ja po prostu muszę, czegoś innego trzeba od niego oczekiwać, niż my oczekujemy od rozgrywającego, czyli my oczekujemy od rozgrywacza szybkości grania, gubienia bloku, takich cech, które miał Ricardo. Takich, bo my to lubimy. I to fajnie wygląda. Bez bloku, z 4 metra siódemka wrzucona, leżąc, Sławek Gieryński leży na plecach, krótka z tyłu do Prusa. Wiesz, takie spektakularne rzeczy. To są pojedyncze akcje. Jakby tak. Jedna akcja, już tam dwie. A Janusz ma to, co miał Nicola. Znaczy, nie, jeszcze może nie ma, może nie będzie miał, ale Nicola nigdy nie starał się nie wybierać złych decyzji. Czyli na przykład
Ja nie pamiętam Nicole w cały sezon, żeby on z trzeciego metra krótko wystawił. W sensie ryzykownych, masz na myśli pewnie. Tak, ponieważ on stwierdził, że one będą ładne wyglądały, tylko on woli, jak ma Mateja na lewym, a Vlado Nikołowa na prawym, to postawić na podwójny blok idealną piłkę. I to robi Janusz. W dobrych momentach spokojniejsza, dokładna piłka. I w tym momencie... Ale to jest tak rozdzielnie. Tak, bo dlaczego? Bo jeżeli ja bym miał Semena na lewym, ja bym mu nie zagrał ekspresa, bo chłopak by się przewrócił, nie wiedziałby, co się dzieje. A oczywiście byłby na pojedynczym, byłby spektakularna akcja i kiwka lewą ręką, bo by nie wiedział, co się dzieje. Ale on już idzie na te półtora bloku, gdzie środkowy niby tam jest, ale Semen mówi, możesz sobie tam być, bo dla mnie ty nie istniejesz, bo jesteś 30 metrów nad siatką. Więc chodzi mi o to, że ja zaczynam już patrzeć na Janusza w kadrze, bo w klubie to jest co innego, ale w kadrze na zawodnika, który nawet jeżeli będzie grał na tej podwójnie, nawet jak nie będzie spektakularnie grał, to on będzie wybierał dobrych zawodników w dobrym momencie z dobrą piłką. O tak. Ale też Oskar nam mówił, Kaczmarczyk, o poruszaniu się na nogach rozgrywających i na przykład Marcin z roku na rok się lepiej porusza, mi się przynajmniej tak wydaje. On dochodzi do takich piłek, myśmy o tym też mówili, prawda, Filip, jak dużo piłek on w Zaksie brał na siebie drugich, mimo że teoretycznie mógłby tam wejść Olek, tak, bo miał bliżej, a mimo tego tam gra i tak, żeby maksymalnie dużo piłek brał Janusz. I też to chyba widać w kadrze powoli. Czy z tymi poruszaniami na nogach to jest też, wiesz, tak liczenie też od Toniutiego, ile kroków robisz do wystawy, którą nogą zaczynasz. Z wieloma organizacjami, co pracowałem w lidze, na przykład odbijasz się w innym miejscu, lecisz, odbijasz piłkę i lądujesz w innym miejscu, to jest ogromnym błędem, a to jest w 90% przypadków najczęstszym problemem. Też jest kwestia twojej fizyczności, bo jeżeli czujesz się dobrze fizycznie, to te nóżki cię, wiesz, niosą. Może też atutem Zaksy jest trener przygotowania fizycznego, który wyciska maksima, że wyciska z zawodników maksa i nagle zaczynał biegać i fruwać. Janusz ma technikę odbicia palcami, bo są zawodnicy, którzy mają fantastyczną, wysoką piłkę, a są zawodnicy, którzy nie mają dobrej wysokiej, rozgrywacz, mówię o rozgrywaczach, którzy nie mają dobrej wysokiej i wolą sobie dyszelkiem pójść, bo na przykład widzi mokra piłka albo się za bardzo kręci. Z poruszaniem się, Oskar to jest, wiesz, to jest analityk taki, że on będzie nagrywał to, co oni tam robią w tym zawierciu teraz z tymi komputerkami, bo wiesz, mają dobrego prezesa, nakupował im sprzętu, nie wiedzą, co z tym sprzętem nawet robić, bo kamerki, zaczął nam nagrywać mecz z góry. Nie wiem, czy widzieliście, oni w zawierciu nam pod sufitem dali taką kamerę, która 24 godziny na dobę tam nagrywa. Kiedyś nagrali nam mecz, ja odpalam sobie mecz przed zawierciem, nawet nie przed zawierciem, bo jakiś zespół, który gra w zawierciu, i dzwonię, Oskar, jeszcze raz mi coś takiego wyśle, to cię uduszę, na to się nie da się patrzeć. Bo tak byś prawie patrzył w tej kamery, co jest na VNL-u, to wiesz, z góry, z sufitu. Więc oni to później już na stół położyli, coś można było na to patrzeć. Ale mówię, że oni się zaczynają bawić takimi rzeczami, co mnie się podoba, bo szukają przewagi. A może właśnie przewaga technologiczna, może ten 1-2 punkty zrobi ci przewaga technologiczna, analityczna, tylko do tego trzeba jeszcze wiedzieć, znać ludzi, jak to pracować. Wydaje mi się, że Zaksa dobrze pracuje z trenerem przygotowawczego i zresztą jak słyszysz z nimi wywiady, oni wiedzą, że będą zarżnięci, ale oni mu w 100% ufają. To kiedyś tak było, że chyba w około 99 roku Włosi zaczęli stosować analizę statystyczną i to im dawało przewagę. Teraz mamy analizę statystyczną, ale trzeba ją jeszcze pewnie dwa kroki do przodu względem innych przesunąć. To ja ci jeszcze powiem tak, że ja gram w Jastrzębiu dwa razy finał z Bełchatowem, z Kastelanim, oni już na dacie mają przerobionych mnie, czy Peter Jauriller, Fina, czy Bułgara tego Iwanowa, co był u nas, mają rozłożonych na czynniki pierwsze, a my robiliśmy jeszcze na kasecie VHS. I my przegrywamy pierwszy playoff o złoto, przegrywamy 3-2 w meczach, drugi się bijemy na 3-1, ale jesteśmy blisko. I za każdym razem nam trochę brakuje. A może właśnie tu nam brakowało? Może, nie może, na pewno tam, bo jeżeli przegrywasz w 5 meczach po 3-2 się tniesz, to gdzieś ta przewaga jest, albo jej gdzieś tam nie ma. A na dzisiaj tej przewagi nigdzie nie znajdziesz tak sporej. No bo na przykład ja lubię pracować z trenerem przygotowania tego co jest, co pracuje, rozmawiać z nim, co pracuje w Rakowie Częstochowa, Michał Garny, trener przygotowania u Papszuna. Oni szukają nowości, bo gdzie są nowości w przygotowaniu fizycznym? Najpierw są w Stanach, bo jest NBA, NFL, NHL, wszystkie te, bo tam jest najwięcej pieniędzy. Później jest futbol ogólnoświatowy i dopiero później są inne dyscypliny. To my możemy podpatrywać jakieś nowości, co kto robi. Przecież wszyscy już mają werty, wszyscy mają już na siłowni, pracują ze sprzętem, który ci wylicza obciążenia. Więc tutaj nie znajdziesz różnicy. No, w ilości skoków na treningu, czy robisz 80, czy 90 skoków.
no to już wszyscy na tym pracują, już nie ma takiej różnicy. Kwestia jest tylko też taka, na przykład jak masz zawodników, którzy dasz im takie zadanie i on to wykorzysta i to na przykład taktycznie wykorzysta, a masz gościa, który się przy 23-23 pozapomina, no to też jest inna sprawa. Kuba wspomniał o tym poruszaniu się na nogach rozgrywających, to przypomniała mi się jeszcze jedna kwestia, w ogóle taki wniosek mój po meczu ze Stanami Zjednoczonymi, że my tak naprawdę nie graliśmy dobrego meczu, ale go wygraliśmy, wyciągając przed nawias Kurka, który grał znakomicie, ale ogólnie to nie uważam, że to był nasz jakiś super mecz, mimo tego, że go wygraliśmy. Jedna z takich spraw, na które bym zwrócił uwagę, że niezbyt dobrze działało, to organizacja kontry i gra z piłek, wystawa z piłek gdzieś dalej od siatki. I też pamiętam, jak jeden z naszych znajomych zwrócił uwagę, że w Zachsie mają niską skuteczność ataku, jeżeli nie wystawia Janusz drugiej piłki. I tu miałem podobne wrażenie, jeżeli Janusz do piłki nie zdążył, to mieliśmy duże problemy na kontrach w tym meczu z USA. Masz rację, tylko z drugiej strony czucie piłki wysokiej łapiesz, jak masz już jesteś w gazie, dobiegasz do tej piłki, czujesz tym dyszelkiem, ciągniesz te 9 metrów. Ja gdzieś w telewizji polskiej pokazałem taki przykład z Australią, czy Kaczmarek wystawił za boiska za słupek. Powiedziałem, że no to się nie powinno zdarzyć. Tam skrytykował mnie jeden chłopaczek z Lubina, tak, który tam robi takie piękne zdania, opisuje, taki jest erudyt. Paweł Szabelski. Taki intelektualny. Ale ja zwracałem uwagę na to, że z Australią nie wystawisz wysokiej piłki dobrze, to nie wystawisz się o tym bardziej ze Stanami przed 23-23. Że to chodzi o to, że to takie małe rzeczy, bo jeżeli mamy szukać, bo jak mamy zanalizować mecz z Australią, czy na przykład szukamy rzeczy, gdzie możemy szukać poprawy, czy mecz z Kanadą, już nie patrzymy na to, co oni robią, bo przecież to jest nieistotne, tylko co my robimy, czy dogramy freebola dobrze, idealnie w dobre miejsce, czy dobrze sobie nagramy tą piłkę wysoką, ale z drugiej strony, no naprawdę nie oczekuję na dzisiaj, masz rację, że ten mecz ze Stanami nie był ładny. Jakbyśmy wyciągnęli zagrywkę z meczu, widziałeś statystyki meczu z Brazylią, wyciągnij całą zagrywkę i zostaw przyjęcie, błędy, atak, to jest wszystko porówno i to nisko i porówno. Obydwa zespoły grają na 40%, chyba w przyjęciu, tam niecałe 50% w ataku, jeżeli dobrze tam mówię, ale nic specjalnego, tylko zagrywka zrobiła różnicę. A w meczu ze Stanami też nie jest to, Stany moim zdaniem umarły fizycznie w końcówce, bo już tam oni po prostu padli. Na sam koniec, ale to też nie jest wyznacznikiem tego, co się wydarzy na Mistrzostwach Świata, bo przyjdzie dwóch kozaków, chociaż tu Aniga zagrał świetny mecz, przyjdzie dwóch kozaków, fizycznie zawsze Amerykanie są super przygotowani, oni mają inny problem, bo oni mają problem, że nie umieją grać flota, oni jak nie odpalą zagrywki z wyskoku i nie mają tego pomysłu na przykład na zmianę rytmu, to już ich nie ma i to już od wielu sezonów. My na przykład, to też Vital, to też jest jego robota, zmiana systemu pod przeciwnika. Ja byłem w Tokio chyba z nim, to właśnie widziałem, jak on potrafił. On inną szóstkę wystawiał na Japończyków, żeby Łukasik szedł górą, innych na kogoś innego. Oczywiście te mecze byśmy i tak wygrali, tylko że pomysł na to pod przeciwnika. Na tego przeciwnika nie warto ryzykować zagrywką, na tego zawodnika warto grać flota. Jesteśmy na tyle mocni, że nie zawsze musimy grać swoją grę, tylko możemy sobie dostosowywać też. A Amerykanie tego nie mogą zrobić, bo Anderson pójdzie na flota? Ale Smith zaczyna próbować flota, w ogóle się zdziwiłem. Nie, Smith kiedyś, ja pamiętam, Smith jak serwował z wyskoku, to w zawierciu bardzo był taki wkurzony, pamiętam, to był Zanini chyba, kazał mu chyba flota grać, a on był sfrustrowany strasznie, bo to są amerykańska, wiesz, taka mentalność, on, co to, floty się power, w Stanach nie gra, power. Co to jest? Powiedz, bo kiedyś chłopacy z Polsatu mieli takie hasło, z kim mamy tu przegrać, i trochę takie pytanie się nie pojawia, bo jak nie ma Rosjan, no to tak naprawdę tych kadr, które mają podobny potencjał jak my, nawet w szóstce, jest kilka, jest może 3-4. Nie wiem, czy masz takie wrażenie. Ale to chyba w przeciągu 20 lat chyba cały czas tak było, że myśmy teraz doszli do tej czwórki, a ta czwórka się mieszała cały czas, jak byli Rosjanie, Amerykanie, Brazylijczycy, jak było już ten top. Skoczyli czasami na chwilę Serbowie. Włosi odpadli chyba, jakby lekko niżej. Byli Włosi w topie, później coś odpadli. To się cały czas miesza w zależności od roczników. Atutem jest nasz taki, u nas jest atut, mamy taki, że popatrzcie, w Stanach w fizycznym zespole nie mogło znaleźć od 2 lat atakującego. Głównym atakującym jest gościu, który był w Izraelu w zeszłym roku i wszedł do Beniaminka Ligi Francuskiej. Fizyczny zespół. A my się zastanawiamy, czy Butryn, czy u dziewczyn nie ma smażek, nie ma... Stysiak. Już nie mamy ataku, a my teraz jakby nam odpadło dwóch, to my zaraz dzwonimy do kogoś i zbieramy dwóch chłopaków na atak, czy Bołądzia, czy Filipiaka, to generalnie te roczniki nam się wymieniają płynnie. To, co mieli kiedyś Brazylijczycy, czego chyba już nie mają, takiego
jest taka płynna wymiana, której nie odczuwasz ani na systemie gry, ani na wynikach. U nas to już jest. Francuzi, zwróćmy uwagę, co się wydarzy, jak odejdzie dwóch rozgrywaczy, Ngapet, Tilly jeszcze musi parę lat pociągnie. No ale mówię, a teraz Tilly już na czworaka wchodził na pierwszy mecz, jeszcze się skontuzjował w pierwszym meczu, ale on już tak już defensywa, ale w ataku już cierpi. Nie ma tam gości trzeciego, czwartego, mamy tego Czajaniezego, ale okej, ale nie ma takiego gości 13, 14, ja już nie mówię o drugiej kadrze, którą my wysyłamy, a ktoś inny nie wysyła, bo już o tej drugiej kadrze nie mówię, ja mówię o rezerwie samej. Więc my to mamy i sobie płynnie wymieniamy i to jest nasz atut i pewnie się już zagnieździmy w tej czwórce na tyle, co Brazylia pewnie była. Paradoksalnie chyba Włosi zaczynają być jeden z większych przeciwników, bo mi się bardzo podobają i te pokolenia, dochodzi Porro, tak, wyglądają bardzo dobrze. To też chyba decyzje te klubowe, popatrz, że oni zaczynają w słabych klubach, grają w szóstkach, później idą takie decyzje, które już podejmują, ten grał chyba na ataku 2-2 chyba przed mistrzostwami Europy, nie? Juri Romano. No tak. No, on grał 2-2, więc takie decyzje, które ty podejmujesz, powiem, że wspólnie z agentem, po prostu zacznijmy od tej Latiny, gdzie, znaczy w sensie, wiesz, tego tak, no sobie zobaczmy, a później poczekajmy, co się wydarzy. Z drugiej strony widocznie bardzo pasuje De Giorgi do tamtej ekipy, żołnierz, który, ja nie wierzę, że on się zmienił, bo to jest człowiek, który się na pewno nie zmienił, on nie idzie z nimi na browara po treningu, to musiało wszystko też przypasować, trafili dwóch, trzech zawodników, super, bo to też, to oni i my napędzamy siatkówkę światową, no taka jest prawda. Powiedziałeś trochę o Francji, powiedzieliśmy też o Włochach, w tej czołówce na pewno jest jeszcze Brazylia, Stany Zjednoczone. W Stanach Zjednoczonych w sumie streściłeś sytuację z atakującym, przegra Kyle Anzing i też jego rolę mocno pokazał ten mecz z Polską, gdzie tam było w zasadzie środek, pipe, lewe i tego bez Anzinga... Tuaniga grał bez prawego. Jak w końcu wystawił na prawe, to Zati wyciąga go bez bloku, a ten jeszcze przejście robi. Tak, chyba dwa razy przejście linii gdzieś w krótkim odstępie czasu w ważnych momentach Anzing zrobił. Tam musi Anderson grać na ataku jako nominalny w zasadzie przyjmujący. Co do Brazylii jeszcze, oni też są w dość ciemnej jamie. Wypadł im Alan, zerwany ścięgno Achillesa, więc sytuacja taka jak Kobera. Najlepszy zawodnik obecnie, najlepszy zawodnik brazylijski obecnie. Najlepiej w ogóle punktujący Ligi Narodów w Brazylii w tej kadrze. Wallace powiedział, że kończył karierę kadrową. Jest w składzie Ligi Narodów, ale to ponoć przez taki błąd papierologiczny, tak to powiedzmy. Gra Darlan Souza, młodszy brat Alana, który gdyby go porównać doświadczeniem, to jest taki trochę Remigiusz Kapica. Nie porównuje umiejętności, ale doświadczenie. To jest trochę Remigiusz Kapica, czyli młody zawodnik wchodzi do drużyny gdzieś tam i jako pierwszy atakujący gra bardzo niedługo. No i to będzie prawdopodobnie pierwszy atakujący Brazylii na Mistrzostwa Świata. To też dużo mówi o tym, co się tam podziało. Ja mam dosyć bliski kontakt do Brazylii, bo zresztą widzicie, jak ja ściągam tych Brazylijczyków. Ale to też dlatego, że tacy zawodnicy są za 30-40 tysięcy euro. Obecnie pierwsza liga, pierwsze trzy kluby w pierwszej lidze są w stanie zapłacić więcej niż my ściągamy Brazylijczyków, więc o czym to świadczy? O jakości ligi brazylijskiej. Teraz został tam, w Brazylii został Minas, chociaż tego, wiecie, że miałem Williama do wyciągnięcia w tym roku, a czy jeszcze w styczniu, jeszcze jak miałem dostać wiadomo. Williama do wyciągnięcia i on chciał się ruszyć na jeden sezon. Ja słyszałem, że były o nim plotki w Warszawie chyba przed poprzednim sezonem. Takie coś plotki słyszałem. Ale on miał nawet nie... Tylko, że to jest chłopak bardzo wysokobudżetowy. To są zawsze najwyższe kontrakty w Brazylii. Także to jest... Jeżeli w Brazylii mamy Bruno, to drugi rozgrywaczem jest William zawsze, jako w sensie wysokości kontraktu. Więc, ale zapracował sobie na dużą kasę. Tak, ale to w tych dobrych czasach brazylijskich, kiedy my mówimy na przykład o czterech czy pięciu zespołach pod takich... mówimy o Taubaté, o Sadzie, o Sesku, o Sesji. Mówimy o tym, że tam zarabiali chłopaki po 200 tysięcy euro. Więc jeszcze przeliczając życie w Brazylii, to oni tam kupowali 5 domów w ciągu sezonu, i to była różnica, jakby się zarabiał tutaj w Europie. Teraz to się skończyło i teraz nie ma, tam jest bardzo duża bida. I oni, to jest duży problem, jeżeli masz biedną ligę, no bo mało ci się ludzi garnie do tego grania. Liga jest coraz słabsza, więc to jest problem, który będzie trwał i to jest, mam wrażenie, że ten problem się dopiero zaczyna. Znaczy to teraz już tak zacząłeś mówić, chyba do tego pewnie chciałeś zmierzać, że został Minas, została Sada i w zasadzie jest potem trochę przerwy. Pojawiło się to São José, nie wiem co to jest. Tak, tam jest sponsor, to jest sponsor jakiś tam się pojawił duży,
I tam jest na poziomie 100 tysięcy, 120 tysięcy euro kontrakt, także to też nie, w Europie dostaniesz to, w Polsce nie ma takiego dużego problemu, żeby coś takiego dostać, ale no, w Minasie no, masz dwóch zawodników, w Sadzie był, przyszedł, to w Sadzie też już tak powoli te nazwiska są takie nietopowe. No, odszedł nawet im ten rozgrywający, ten ich podstawowy, który tam zastąpił swego czasu w Sadzie tych podstawowych graczy. Kaczopa do Monsy poszedł, dokładnie. No, dokładnie. On był na rynku w Polsce, nawet ze 3-4 kluby się nim interesowały. Nawet była oferta, była takie pytanie, poszło nawet chyba z Radomia jakiś czas temu. To pytanie, w sensie takie pytanie, no, to luźne pytanie, tylko że on po prostu chciał iść do Włoch i to było widać, że wiesz, to jest tak, jak czujesz, że zawodnik chce iść do Włoch, a agent pyta po Polsce, czy przypadkiem dwa razy ktoś nie przepłaci, tak wiesz, tak w sensie zobaczymy, co się wydarzy. Więc to tak wydaje trochę, się, że tak było. To jest trochę tak jak na przykład z Muzyciem, że z Rokiem Muzyciem, Słoweńcem, że mamy czasem w Polsce pretensje, a czemu jakiś polski klub po niego nie sięgnął, bo to jest taki talent. Tylko że jak się czyta jego historię, to on od dawna był ukierunkowany na Ligę Włoską, że on się uczy włoskiego, on bierze, będzie grał we Włoszech. Więc ile by polski klub musiał przepłacić, żeby sobie ściągnąć Roka Muzycia? To nie, że dlatego polskie kluby są ślepe, tylko po prostu zawodnik nie chce. Dlatego ja się tak dziwię, że... Słuchaj, wiesz, ile zawodników ja przez te tyle lat tutaj w lidze dostawałem ofertę, na przykład jak się nazywa, on w Monzie grał, rozgrywający ten argentyński, taki 38-letni. Orduna. Tak. I Orduna, ja go bardzo lubię, uważam, że to świetny rozgrywacz, gadałem nawet z Kurkiem kiedyś na jego temat, mówi, że bardzo taki fajny facet, człowiek, taki walczak, ale bardzo taki koleżeński, no i tam się obserwujemy go. I on teraz, bo on był w Mązie, a teraz gdzieś poszedł. Gdzieś zmienił klub. Nie wiem, czy nie padła czasem. To wymianka była. No i pierwsza oferta od jego agenta idzie na poziomie 130 czy 140 tysięcy euro dla zawodnika, czyli w sumie to jest 180 tysięcy euro prawie, no 700 tysięcy złotych. On mówi, stary, on ma 38 lat. Po prostu oferta idzie taka, że on zostać we Włoszech na przykład za 80, a jak w Polsce się pojawi 140, to przyjdę. No i później wiele takich jest ofert, które do Polski przychodzą i mówimy, no nie, nie przepłacimy, bo to bez sensu jest, bo to jest albo za stare, albo za drogi, albo za dużo. I masz rację, wielu zawodników niekoniecznie chce, to nie jest tak, że my jesteśmy ziemią obiecaną i wszyscy tu garną się, wiesz, my tylko odpychamy, ty nie, my mamy tego. Włosi są ziemią obiecaną dla siatkarską, a my jesteśmy, no teraz jesteśmy na drugim miejscu, no jesteśmy na drugim miejscu. On poszedł do Vibo Valenti, ale powiedz, co się musiało wydarzyć, tak, że chłopak z Kalifornii czy tam z Hawajów, jak Tuaniga, poszedł do Suwałk, nie? Od razu po koledżu, no. Ale to Suwałki, powiem ci, że to wtedy, jak trafił Wojtek Winnik z Kowalem, to myśmy się też zastanawiali, bo ja go oglądałem na Lidze Narodów, on był w Polsce wtedy chyba w Spodku. Mówię, kurde, no, paluszki bajka, ale facet, no, wiem, on teraz wygląda dobrze. Wtedy to wyglądało mniej dobrze. Ja go kojarzę z NCAA jeszcze, on był jeszcze większy wtedy. Tak, jeszcze mówię te paluszki, mówię, kurde, coś tu. A tu się okazało, że facet, który robił Suwałkom grę, bo on kreował grę Suwałk, on kreował Bołądzia, on kreował Tak Fama, to jest ta różnica między rozgrywającymi a kreatorami gry, w sensie wyciskającymi maksymalnie z drużyny, z zawodników. A on to wyciskał maksymalnie i to, że z Hawajów do Suwałk, no. Ale widzisz, jakby go Włosi chcieli, to by był we Włoszech, a jednak... Jest ciekawy transfer do Suwałk, Matias Sanchez teraz, tylko to z kolei jest problem z kolei z blokiem. Ale Sanchez był oferowany od 3 lat do Polski, od 2 lat do Polski. On przed Francją już był oferowany, już był. Wszyscy wiedzą jego atuty, znają jego atuty. Ja jeszcze troszkę z Ademarem, oni grali razem w Sesku, bo ja jeszcze jak Ademara ściągałem, to jeszcze, bo oni grali razem z Ademar grał z Borgesem wtedy w parze przyjmujących, i Sanchez był na rozegraniu. Wiadomo, te atuty zagrywki jest bardzo, nie jest łatwy do prowadzenia, o tak. To nie jest łatwy charakterek, więc tutaj będzie na pewno sztuka go opanować tak w ciągu sezonu. No i teraz ciekawe, czy na takim poziomie, okej, Liga Francuska jest niezła, to nie jest tak, że bo my czasami tak deprecjonujemy tą Ligę Francuską, ona nie jest taka słaba, że my mówimy, a ta Liga Francuska to jest taka, ona jest niezła, troszkę inna od naszej, ale jest niezła. Co prawda wielu tych zawodników, którzy tam byli MVP albo błyszczeli, przyjeżdżali do Polski i się odbijali od ściany, bo tak czasami, bo to jest... Ale były też trafione ruchy. Były też trafione ruchy,
Ale to wiesz, no to jest tak, że ja często mnie powtarzać, jak kiedyś Marek Koźmiński chyba w wywiadzie dla Przeglądu mówi, jak dyrektor sportowy w piłce nożnej, jak trafi 50% transferów, to jest noszone na rękach. Jeżeli ja nie trafię 14 zawodników, nie trafię 12, no to mnie zwalniają. Jeżeli nie trafię, jeżeli mam dwa niewypały, powiedzmy, z tej całej ekipy, to już mnie zwalniają. Więc i ty na przykład z tych Francuzów bierzesz, znaczy z Francuzów, mówię z Ligi Francuskiej. I co tak, ja nie wiem, bo to czemu, ja teraz strzelam, bo być może się to będę mylił, ale plus minus co drugi wypala. Tak strzelam, no. Tak, na takim poziomie, żebyś był zadowolony. To i tak jest duże ryzyko. 50%. Dziwicie forma Japończyków? No bo pracuje długo właśnie Francuz Blain, no ale Japończycy wyglądają fantastycznie, no jak, szczególnie jak na to, do czego nas przyczaili, tak? Teraz jest pytanie, czy to jest maks w Japończyków na 60% innych zespołów, a szczególnie tych, które coś chcą osiągnąć za dwa miesiące. Mhm. A Japończycy często grają te turnieje, te turnieje niemistrzowskie dobrze, takie mam wrażenie, że zawsze o nich się dobrze mówi, ale później trafia się pierwszy ćwierćfinał, ich nie ma na dużej imprezie. A, bo oni dalej nie przeszli chyba nigdy, tak? Nigdy nie przeszli, nie. Zawsze się o nich dobrze mówi i teraz pytanie, czy to jest, mają jakiś tam pomysł, znaczy mają swój pomysł i Filip tam super wymyślił ten pomysł na to granie. Mają, technicznie są wyśmienici, no technicznie, no tylko ja też czasami daję przykład, jeżeli na takiemu Sekicie, czy temu Nishidzie dałbyś 25 centymetrów więcej, czy zostanie ci koordynacja, szybkość, technika, czucie piłki? Nigdy w życiu. Więc to jest tak, że to nie jest tak, że jakby oni byli więksi, to by mistrzami świata. Ty broniłbyś tak samo, jakbyś miał 2 metry, a 1,60 tam 70. To nie, to jest po prostu, ale tak czy siak, jest to wyciśnięcie maksymalnie z tej drużyny, co robi Filip. Jest to tylko teraz pytanie właśnie, które zadałem wcześniej. Czy to jest maks na poziom Francuzów, z Włochami ten 3-2 taki piękny mecz, którzy jeszcze są nieźli, ale to Włosi na pewno nie są, to jest też jak my mówimy o z meczu z Amerykanami, my gramy na te 60%, czujemy, że to nie jest to, co jeszcze powinno być i trafiamy na fajnych przeciwników i tego się robi dobry mecz, no i teraz pytanie, co będzie za dwa miesiące. Czy jeżeli my trafimy czy Włosi, Francuzi trafią na tą formę, która ma być, czy jak przyjdą tacy Japończycy, to co się wtedy wydarzy? No właśnie, bo to jest tak, na razie gramy na przykład z Francją bez Grebennikowa, z Amerykanami bez Christensona i Andersona, z Brazylią, która grała, no właśnie wiemy, sprawa z atakującymi chociażby, więc jest kilka reprezentacji, Serbia na przykład z nimi nie gramy, ale też grają na razie bez Kovacevicia, więc to też nie jest tak, że my sobie gramy rezerwowymi, a reszta gra maksem, więc to też nie jest na razie jeszcze moment dobry, żeby oceniać naszych rywali, pewnie do Mistrzostw Świata tam się jeszcze dużo wydarzy. Padło w sumie ciekawe pytanie o Iran, bo też mówiliśmy o tej czołówce, Iran trochę obniżył loty. To też jest pytanie takie, czy oni w danym momencie nie trafili najlepsze pokolenie, które tam mogli trafić i to i wymiana Marufa... Też się pogorszyła liga, nie? Prawda, finansowo. Teraz ja planuję, może jutro zadzwonię do tego mojego Furii Pajaziego, bo nie poobrażaliście się na siebie, jak rozumiem. Nie, my nawet mamy kontakt ze sobą, raz jakiś czas do siebie dzwonimy, bo tam zapytać się, jak leci. Myśmy się rozstali w bardzo dobrym, rozstaliśmy się w bardzo zaskakującej sytuacji, bo nie spodziewałem się, że on wyjedzie, ale ja później po jakimś czasie zrozumiałem dlaczego i zostałem wytłumaczony, dlaczego wyjechał i ja go zrozumiałem i jest między nami okej. On zwracał uwagę też, tam jak sprzedawali te wszystkie swoje bogactwa, ropę, to co mają, to mają ogromne, tam są, siatkarze są bogami, to wybraćcie sobie Lewandowskiego, chodzącego po Marszałkowskiej, czy tam po Nowym Świecie, to w taki sposób chodzą 14 kadrowiczów po największych miastach w Iranie. To jest coś takiego, jest porównywalnie popularność do, Lewandowski nie przyszedł po Nowym Świecie. W sensie, jakby chciał przejść sobie na spacer. Coś podobnego jest też w Japonii chyba, ale jakby na moment tylko odbiegłem. Ale Japończycy mają taką, on ci nie podejdzie, on ci nie przeszkodzi, on ci będzie się witał, w sensie kultury takiej, że nie rzuci się na ciebie i tam, wiesz, sweet poci nie będzie chciał robić, jeżeli nie pozwolisz mu na to.
I tam był też problem, jak się tam popstykali z Amerykanami, Trump na nich nałożył te sankcje i skończyły się pieniądze. Teraz te pieniądze się wracają, tylko też ja nie wiem, ilu obcokrajowców, na razie obcokrajowcy tam nie zjeżdżają, bo nie słychać o żadnym obcokrajowcu, który tam wyjechał do Iranu, czy trenerze, czy... Z takich poważniejszych nazwisk, bo tam jacyś tacy bardziej anonimowi paru trafiło. Z Brazylii paru zawodników, jakiś Rosjanin tam był, ktoś tam jest, ale no takie nazwiska mało znane. No tak, ale mówimy o Brazylii, czyli na przykład na poziom 450 tysięcy euro, a nie mówimy o zawodniku za 300 tysięcy euro, czy Sejed, który nie chciał wyjeżdżać z Iranu, który nie schodził poniżej 450 tysięcy dolarów, więc to są takie różnice. Teraz kwestia, jeżeli te pieniądze wrócą, popularność jest przeogromna, pomysł na tę siatkówkę mają, bo też fajnie wykorzystali tych trenerów obcokrajowców, teraz mają swój pomysł ze swoim charakterem, bo wiadomo, to zderzenie nie zawsze się udawało, widać na przykładzie, że to zderzenie mentalności trenerskiej jakiejś szkoły z ich kulturą, to nie zawsze wychodziło na dobre. Teraz widać, że się dogadują, chociaż ciężko mi patrzeć na tego rozgrywacza, jego odbicie palcami, bo naprawdę to ciężko się na to patrzy, a jak już patrzę tego na lewą stronę, ja coś mam dzisiaj problem z nazwiskami. Ja akurat Iran prawie w ogóle nie śledzę, więc nie pomogę. Ale nie, nasz Bełchatowski. A, Emadipur. Emadipur. Idzie na lewe, kiwa i tak patrzy na niego, on już jest załamany, bo już plecy go bolą. Tam z tym rozegraniem mają problem, ale uważam, że to jest jakiś fajny rynek, który może być takim miejscem, gdzie on powinien organizować na przykład Ligę Narodów, bo tam się może powstać mocna liga, bo tam jest miejsce na duże pieniądze i tam jest miejsce na dobrą ligę. I tam jest miejsce, gdzie ta siatkówka jest przeogromnie popularna. Czy z Iranem to właśnie chyba główny problem jest taki, że odszedł Maruf, podziękował za granie w Karze, no i drugi teoretycznie jego następca, czyli Javad Karimi, on teraz był w Europie, jest kontuzjowany, jest długotrwale kontuzjowany i jakby gracz trzeci czy nawet czwarty w kolejności jakby ich rozgrywający, o którym już zresztą powiedziałeś, jak to wygląda. No i ten Sejer, Karimi to on chyba w Belgii był teraz. Masejk. Tak, fajny chłopak, fajne odbicie do tyłu, tamten drugi był okej. No wiadomo, że ciężko tego Marufa, bo ten Maruf, to on robił siatkówkę tam im, to oni, to jak mówiliśmy o tym kreowaniu gry, wszystko się, to też są plusy i minusy, bo też poszedł Maruf do Kazania i się odbił od ściany, bo nie może być obok Alekno żadnego drugiego lidera wokół na jakieś 300 kilometrów, więc się szybko się odbił stamtąd, ale to on kreował, wymyślał dobrego rozgrywacza. Ja miałem nawet miałem prekontrakt w zeszłym roku tego Reza Abedini, taki środkowy tam jest. Mhm. Mieliśmy na stole prekontrakt jego, dogadane finansowe, dogadane już bilety i tak dalej, ale się okazało, że klub go nie chce puścić, bo tam nie jest takie proste, że ty kończąc kontrakt wcale nie oznacza, że ty jesteś wolnym zawodnikiem. Kiedyś jak nie było Unii Europejskiej, to też musiałeś tam. Więc to też taki rynek, który my obserwujemy po trenerzy, bo problem, oczywiście dzwonisz do tych chłopaków, swoich kolegów tych irańskich, pytać, czy to jest, że oni są Europejczykami, ci Persowie, to już naprawdę nie jest taka różnica kultury, to nie jest jakiś duży problem, oni wystrojeni na imprezę przychodzą w te swoje, to są tacy, wiesz, no to strojni się, już Europejczycy, no, to nie jest problem kulturowy, ale dobry taki market taki na wyciąganie chłopaków. Słowenia kończą się, czy jeszcze coś z nich będzie? No bo tam, faktycznie odchodzi powoli Vincic, ale szedł Ropret, Urnaut po słabym sezonie, Cebul też po słabym sezonie, ale jest Mozic. Znowu będą z nimi problemy, czy myślisz, że oni powoli z tej sceny schodzą? Ten Ropret to i tak wymienił Vincicza tak płynnie, bo on tak, Vincic tam był na problemach. Nie, to przecież. On był jako, ja w ogóle kojarzę, że w zeszłym roku w ogóle w Słowenii lepiej, Słowenia wyglądała chyba lepiej z Ropretem, a nie z Vinciciem na rozegraniu. Ta wymiana rozgrywacza przeszła płynnie. Dziwi mnie troszkę ruch tego Ropreta, bo mimo wszystko jesteś w szóstce silnej kadry, a idziesz na drugiego. Więc wracając do pytania od pierwszego, o tą drogę, którą wybierasz, dla mnie zaskakujący ruch. Tam jest zaskakujący ruch, jeżeli chodzi o decyzję. Tylko on już chyba trochę wiekowy jest, teraz sprawdzę. Ma trzy dychy na pewno już co najmniej. Znaczy, słuchaj, no ja wierzę, że w Perugii dostanie na drugiego więcej niż miał przez całe życie jako pierwszy, więc ja to rozumiem, że... 32 lata ma. Nie, ja to absolutnie rozumiem i tylko na przykład na miejscu Marka Lebediewskiego, już chyba do niego trzeba mówić jako Polaka, bym się zastanawiał właśnie, czy mój podstawowy rozgrywacz powinien decydować się na miejsce na ławce, no bo
Jeżeli byś na przykład przeanalizował piłkę nożną, to jak trener mówi, nie grasz, nie powołuje cię. No ale też może nie być trzeciego, więc może nie mieć wyjścia. Są tam co chwilę ci Słoweńcy, nie zaskakują, bo mają słabe wyniki w tym sezonie. Ale to jest cały czas, wracamy znowu do sytuacji, co nam mówią te wyniki z Ligi Narodów. Na razie nam nie mówią nic, no bo to jest takie granie, co drugi mecz jest nieistotny. Później patrzysz na przykład na Brazylijczyków, którzy dostali od nas po głowie, przychodzą Serbowie i wystawiają na nich chyba drugą szóstkę. Na Brazylijczyków, którzy muszą się od nas odbić, co mnie na przykład zaskoczyło, bo to był super moment na dobicie Brazylijczyków. W sensie, ja nie mówię, żebym coś innego zrobił, bo to jest jakaś analiza na dłuższy okres. Ja mówię po tym meczu, żeby wygrać z Brazylią, to właśnie po naszym meczu, kiedy oni naprawdę byli mocno zbici. A Serbia wystawia drugą szóstkę i co masz ocenić teraz po gołym wyniku? To jest też dobre, fajne miejsce na siatkówkę. Bardzo popularny sport. Tylko ci Słoweńcy to jest taki naród, ile tam jest? 8 baniek? Czy 5? Nie, 3. 8 milionów. 3 miliony, tak. To 3 miliony, to rzucisz piłkę do siatkówki, piłki nożnej, koszykówki, piłkę wodną. Ręczną. Ręczną, to we wszystko potrafią grać i to jest super sprawa. Też jest miejsce, dobrze, że robią te mistrzostwa świata, bo to jest dobry też rynek na siatkówkę. To też jest taki naród, ciężko, żeby się pojawiał więcej niż taki ten Modric, więcej niż jeden na jakieś tam 2 lata. No, z czego to wybierać? No, to nie jest takie proste, żeby co chwilę takie roczniki jak z Urnauta wyszły jednorazowo. Trzeba zagadać w produkcji piłek do koszykówki, nie? Do piłki nożnej. Rozmawiamy godzinę 10, więc też wróćmy trochę może na poletko bardziej polskie, ten turniej w Gdańsku. Wiemy na pewno, że będzie Bartosz Bednosz i moje pytanie jest takie, czy Bartosz Bednosz może czuć się pewniakiem w kadrze na Mistrzostwa Świata, czy on musi sobie mocno zapracować na to? Moim zdaniem absolutnie nie może czuć żadnej pewności, nawet nie więcej, powinien czuć delikatnie mrowienie, że tu naprawdę trzeba się postarać, żeby pokazać, że to miejsce mi się należy, bo wyobraźmy sobie sytuację, że gościu, który zagrał w ostatnich 3 sezonach w 2 najlepszych klubach na świecie, no może nie najlepszych, ale 2 topowych, musi się martwić o to, w jakim miejscu jesteśmy jako siatkówka. Musi się martwić tak. O to, czy on będzie w 14, czy go nie będzie w 14. No bo to nie jest, bo jeżeli na przykład wrócilibyśmy 10 lat temu, czy 15 lat temu, to jeżeli byśmy mieli zawodnika, który gra w Padwie, czy w Latinie, to on by był naszym 6. zawodnikiem. A teraz zawodnik z Kazania i zawodnik z Modeny musi stanowić, on musi udowodnić trenerowi, kolegom na boisku, bo to też nie jest do końca, to on musi pokazać chłopakom, że słuchajcie, ja jestem i tutaj ja potrafię grać siatkówkę, a on potrafi grać siatkówkę. Tylko teraz on musi to pokazać, bo na dzisiaj to my sobie dyskutujemy o nazwiskach, a my musimy mieć kartę na stole. A na razie mamy kartę na stole Fornala, kartę na stole Kwolka, gdzie te karty są naprawdę całkiem niezłe. I teraz musimy zobaczyć, jakie karty pokaże Bednosz. I on musi też szansę dostać. I teraz powracając na przykład do sytuacji z Kaczmarkiem. Kaczmarek gra słaby mecz i my mówimy, okej, niech sobie zagra, bo teraz, to nie jest istotne teraz. A teraz zagra słaby mecz Bednosz, to zobaczcie, co się będzie działo. I on sobie zdaje z tego sprawę. A on walczy z Kwolem i Fornalem, czy bardziej z Porębą? Tak. Może, tylko tak, po co ci 5 przyjmujących na taką imprezę, gdzie będziesz grał te 3 ważne mecze, czy taka rotacja na 5 miejsc, czyli co myślisz, że na przykład masz problem, bo chodzi o to, że masz problem, tak? Jeżeli masz problem, robisz zmiany, czyli robisz jedną zmianę, drugą zmianę, trzecią zmianę, czwartą zmianę na przyjęciu, nie wiem, a w przypadku, jeżeli potknie się na schodach jeden ze środkowych, wchodząc do autobusu, zostajesz na turnieju z 2 środkowymi. Ja nie mówię o tym, że odpadnie ci 2, bo to już jest abstrakcyjna sytuacja, że zostajesz z 1, ale mówię, że zostaje ci 2, których już do końca turnieju nie możesz zmienić. Jest to ryzyko do podjęcia, które nie będzie, ja nie będę podejmował tego ryzyka, a Nikola nic sobie podejmuje, wziął tą robotę, to nie wierzę to ryzyko, ale ja nie wiem, co akurat byłoby lepsze na dzisiaj, czy 3 środkowych, 5 przyjmujących, tylko jeżeli 5 przyjmujących, to po co aż tylu i kiedy, jak ich wykorzystać, bo Poręba, jeżeli nie wyjdzie na boisko przez cały turniej, to on będzie i tak będzie przeszczęśliwy. W ogóle ja czasami mam wrażenie, że jak widzę te jego wywiady, to on nadal nie wie, gdzie on jest.
że on jest w ogóle wśród najlepszych zawodników w Polsce, na świecie i on z nimi w szatni siedzi. I to jest super, to jest fantastyczna sprawa. I to jest, tylko, że ja nie wiem, zastanawiam się, czy wziąłbym 5, ale mimo wszystko, to co wracamy do pierwszego pytania, powinien się trochę, znaczy nie martwić, ale musi udowodnić, że mu się miejsce należy. Okej. Gdybyś ty miał odpowiedzieć na pytanie, do kogo, do którego z przyjmujących typu Śliwka, Semeniuk, Fornal najbardziej podobny jest Bednosz charakterystyką? Czy to jest zupełnie inny zawodnik od tej trójki wymienionej? Myślę, że mam wrażenie, że do Semeniuka, bo nie jest to Śliwka na pewno, nie jest to Kwolek na pewno i chyba też nie Fornal, ale też mam wrażenie, że troszkę nam brakuje tego przeładowania na lewym czasami, takiego właśnie Semeniuka, który nie zastanawia się. Z tymi słabszymi przeciwnikami możemy ich opierdzielić block out, wcisnąć im te piłki, ale czasami trzeba będzie wyciągnąć te działa i pójść na wymianę ciosów. Po prostu opuszczasz gardę. Są takie mecze, że wiesz, ty im wciskasz tę szkiwkę, a tam się odwraca i jest łomot. I w pewnym momencie musisz wyciągnąć, tak jak to w boksie dochodzi 8 runda, opuszczasz gardę i strzał, kto padnie. I tutaj wydaje mi się, że Bednosz by się przydał, bo mam problem z tym atakiem u Fornala, w sensie ma problem, nie wiem, czy oglądaliście na kanale, chyba z potem robiliśmy ze Starym taką analizę, to podejście pod opiłki nam się nie bardzo podoba Fornala, bo jest za szybko, ucieka tą kiwką, nie dlatego, że chce, bo czasami to jest tak, że chcesz i jest ok, tylko że po prostu musisz. I być może będzie Nikola szukał siły ognia. Bo jeżeli mamy techników, strykaczy, no to mamy Śliwkę, mamy Kwola i trochę Fornala, ale mamy tylko Semeniuka na takim odpale, że na przykład ta będzie grać wysoka na wysoko. Będzie w taki mecz, że Amerykanie trafią zagrywką. I wiesz, środkowi się będą kręcić, Janusz będzie stał na 7 i będzie wystawiał wysoko przez cały mecz, no i trzeba będzie odpalać. I być może wtedy, ja mówię, gdybym, teraz siedzimy i sobie tak gadałem przed turniejem, być może po to będzie Bednosz potrzebny. A w Misi Sport Zbyszek Bartman powiedział, że wychodziłby parą Śliwka Semeniuk. Ty się zgadzasz z tym, gdyby był Leon, czy to jest zupełnie temat na inną dyskusję, bo nie ma Leona? Myślałem, że temat na inną dyskusję jest Zibi. Ale... Tak. bo mnie zaskoczyła ta teza bardzo, chyba wszystkich. Tylko tak, Zibi mówi, co jest tu i teraz, czyli na przykład po fantastycznym sezonie Semeniuka i po kiepskim playoffie Leona. Mhm. Ja nie mówię kontuzji. Mówimy, że tylko tak, to jest po sezonie, sezon się skończył, mamy 3 miesiące. Zibi cały czas wspomina to, że z Leonem nic nie wygraliśmy, co jest racją. Też zwraca uwagę na to, że i to dużo ludzi zauważyło, że ten styl naszego grania przy Leonie się zmienił, po prostu zaczęliśmy patrzeć tak, okej, Leon na lewym, dobra, niech się martwi, albo i po 23, no to przeczekajmy tylko, aż pójdzie na zagrywkę, strzeli asa i nagle już ta odpowiedzialność, którą myśmy mieli, czyli tak, czy może ten, a ja tam mu pomogę, nagle przerzucona była na Leona. Ciężko byłoby mi wyobrazić sobie, że zdrowy Leon, zdrowy w formie, nie wychodzi w szóstce. I ciężko by mi było, a jeżeli byśmy na przykład mieli i Semeniuka, i Leona w gazie, Zatiego do pomocy, do przyjęcia, to i to jeszcze Janusza, który to też jest ważna sprawa, być może Janusz z Leonem by lepiej współpracował niż Fabian, bo Fabian wiadomo, że moim zdaniem współpracuje lepiej z moimi skrzydłowymi takimi szybkimi, szybką rączką, niż tymi, co się muszą bujnąć. Bo Fabian ma takie szybkie odbicie palcami, bardzo takie sztywne. To zawsze, nie wiem, pamiętacie Maćka Pawlińskiego, który był w Politechnice, go miałem, mój zresztą przyjaciel serdeczny, który mówił, ja szedłem na lewo, zamykałem rękę i zamykałem oczy, tylko machałem rączką. Jak nie trafiłem, to nie trafiłem, ale po prostu, ale to było rozsypane, to było jeden na jeden, to było za każdym razem, ale być może i być może to był plan Nikoli, w sensie odstawienie Fabiana, a wstawienie Janusza, po to, żeby wycisnąć maksa z tych gości na lewej stronie. Bo wiadomo, że z Fabianem wszyscy na prawej grają dobrze i lubią grać z Fabianem, bo ja bym miał na prawym, to bym z Fabianem też lubił grać, no bo Fabian daje to, co chcesz na prawe, tylko że już nie na lewy. I ciężko było, ale ja rozumiem Zibiego też z drugiej strony, bo Zibi tak lubi do pieca dołożyć. Jakby nie dołożył, to nie byłby Zibim. Ale rozumiem to, że nie wygrywamy z Leonem,
i playoff, zresztą oglądaliście playoffy, to nie był dobry playoff Leona. To było takie oczekiwanie, że czasami było wrażenie, że jest do zmiany i wydawało się, że Nikola czeka, że to jest ten moment i ty czekasz, wiecie, taka komedia była kiedyś, to nie jest głupia komedia, coś tam idiotów, coś takiego, że gościu czekał na ten moment, kiedy będzie klaska, wiesz, taka romantyczna sytuacja i on tak i czeka na ten jedyny moment, że właśnie to jest ten moment. Nie mógł trafić, w końcu trafił, zupełnie ktoś inny go wyprzedził. Chodzi o to, że to jest ten, Nikola czekał na ten konkretny moment, ale się nie doczekał. I ja rozumiem Zibiego, ale ja ciężko byłoby mi sobie wyobrazić Leona zdrowego w formie na ławce. Okej, przepraszamy, na czacie jest dużo pytań, nie zdążymy na pewno ich wszystkich zadać, ale skoro już jest taki temat, to padło pytanie, które sobie przypomniałem, czy ty będąc trenerem kadry wziąłbyś Fabiana Drzyzgę, czy też byś go skreślił? Ja myślę, że po to chyba był Nikola wzięty, że on miał jedynie taką odwagę w sensie i taką pewność siebie, że to jest ta decyzja, bo myślę, że może jakieś... było mu łatwiej, bo pracował z Januszem w Zaksie, było mu łatwiej, wiedział jakby co miał bierze. Pracować. Ja myślę, miał że pracować, ja ale pewnie brał udział być może w decyzji zatrudnienia Janusza do Zaksy. Mhm. Tak, tak, no to do Zaksy ściąga tak, tylko jeżeli, zwróćcie uwagę, jeżeli by jakikolwiek polski trener, czy no nie, bo my na dzisiaj to jako trenerzy polscy nie mamy dobrego okresu, chyba czy Mieszko, czy Grucha, czy wiesz, w ogóle nie, no są nie. Andrzeja Kowala, tak nawiasem, jednym zdaniem? No, ma zamiar wracać lepiej do trenowania? Na razie gra lepiej ode mnie w golfa. Zagraliśmy w Rzeszowie i jeszcze jest ode mnie lepszy. Ale mówię o tym, że jeżeli byśmy wzięli tych trenerów, no na razie jesteśmy pod wodą, jeżeli chodzi o polską myśl szkoleniową, ale mówię, do czego dążę, że jeżeli byśmy, jakikolwiek polski trener byłby na miejscu Nikoli, nie wziąłby Fabiana i nie wygrał i odpadłby na przykład w półfinale Mistrzostw Świata, to nie mógłby wrócić do Polski. Absolutnie, żeby miał zakaz w ogóle wjazdu na granicy, postawiliby granicę, nawet już Schengen by nie było dla trenera, bo po prostu to jest, nie, ciężko było sobie wyobrazić kadrę bez Fabiana. Ja rozumiem decyzję Nikoli i wiem, to mniej więcej wytłumaczyłem wam, co mnie się wydaje, dlaczego podjął taką decyzję, po prostu wyciskając więcej z tych chłopaków na lewym, ale mimo wszystko to jest facet, który zrobił 2 razy Mistrzostwo Świata. I ja też sobie zdaję sprawę, że nie miał tych w Rzeszowie, tylko że kurczę, no kto błyszczy w Rzeszowie w ostatnich latach, w sensie jakbyś wyciągnął takiego gościa, który powiedział Butryn, ale tylko że wiadomo, że z Fabianem, no z Fabianem atakujący błyszczą, no błyszczą. Ale Maciej Muzej błyszczał też. Tak, tak, no bo Fabian gra super do tyłu, naprawdę, to gra takie piłki, które ty chcesz. I biorąc pod uwagę doświadczenie i to, co grał, wziąłbym. Biorąc pod uwagę to, co wam mówię, czyli na przykład to, że chcesz wycisnąć Semeniuka, Śliwki, Maxa i na przykład Leona, no to chyba Janusz byłby mocniejszy. Czy Janusz wchodząc na taką głęboką wodę, nie wiem, wiesz co, to jest tak, że jak nie zdobędziemy Mistrzostwo Świata, to przez Nikolę, a jak zdobędziemy, to dzięki Nikoli. Ale to takie życie trenerskie jest. Ale to też jest taka interakcja grupy. Na ile, bo myślę, że w tych dyskusjach myśmy się bardzo personalnie przyjmujemy, ale na ile jak budujesz grupę, która jest przez jakiś czas, szykujesz ją do igrzysk, na ile ty masz w ostatnim roku robić potężne rozrady personalne? No nie możesz tego zrobić tak naprawdę chyba jako trener. Czy możesz zrobić jako wchodzący nowy trener? No to jest to, że ty tak. Na pewno Vital jakby był i to by nie zrobił tego. No, chociaż te ostatnie miesiące to nie były taki, no nie był miód współpracy, w sensie takim na poziomie dogadywania się? Dogadywania się może, o tak. No, nie był najlepszy na pewno, ale to jest normalne, bo i to też ja mam taki zarzut to czasami do zawodników, że wypala się szybko, po nieudanych imprezach wypala się relacje między kadrą a trenerem. I to jest od Raula. To jak prześledzilibyśmy to po nieudanej, na pewno jest wina u trenerów, ale też pewnie u zawodników, pewnie u związku też, no bo za każdym razem, no bo co przegrywamy, to od razu coś się sypie, w sensie w relacjach, a na początku to spijamy z dzióbków i w ogóle przecież te czekoladki, czy Nikola teraz, to ja mówię, słuchajcie, poczekajmy, no ja mogę ocenić trenera, zresztą dlaczego mam nie oceniać, to też ja trenuję, 10 lat trenowałem, to też mam prawo ocenić kogoś, też takich sukcesów na pewno nie miałem jak Nikola, tylko
Tylko ja mówię, dajmy mu chwilę czasu, dajmy mu imprezę, a dajmy też przegrać, bo ty oceniasz zawodnika, zespół, trenera lepiej po porażkach niż po zwycięstwach. Po zwycięstwach tak, poczekajmy mu popełnić, dajmy mu czas popełnić błędy. Dajmy mu popełnić błędy, bo w tym momencie tego się uczysz. A my już po miesiącu pracy Witala to już zakochani byliśmy w nim i w ogóle fantastycznie, ale ja mówię, poczekajmy. Zrobił to mistrzostwo świata, super, poczekajmy teraz z Nicolo, bo na razie on musi dostać czas i pracę i wygrać turniej i przegrać ten turniej. Powiedziałeś przed tym o tym filmie, padło na czacie, to nie jest kolejna komedia dla kretynów i mi się wydaje, że to tak. Jest ten film właśnie. Tak, dokładnie. To jest taki moment taki i on tak czekał i się nie mógł doczekać. Okej, przed tym Kuba Lewandowski na chwilę mi zmienił temat, jeszcze chciałem pociągnąć wątek Bednoża dosłownie na moment, bo ja mam wrażenie, że taką szerszą widownię kupił sezonem w Modenie, drugi sezon w Modenie, on był fantastyczny wtedy. Po czym trochę obniżył loty i ten sezon jego ostatnim w Kazaniu na przykład był taki, że liczbowo i też optycznie wychodziło, że on był trzecią opcją w ataku. I to jest dla mnie mój główny problem z Bednożem, że my go widzimy jako takiego naszego zbawcę w ataku, w cudzysłowie, a jednak on w tym ataku aż tak nie błyszczy. Jak przypomnisz się kilka jego meczów w kadrze, to on też nie miał rewelacyjnych procentów. To nie było tak, że on wchodził i na luzie sobie 50-60% robił, tylko raczej aż tak w ataku nie błyszczał. I my trochę chcemy brać tego Bednoża jako gościa, który nam zrobi liczby kurka z USA. A to trochę tak nie wyglądało i to jest właśnie mój taki problem z Bartkiem. Ja nie traktuję tego, że mój zrobi nam takie liczby jak z USA i też no, jeżeli on sobie poradził w takim lidze jak włoska, w Modenie, w takim klubie, w takim miejscu jak Modena jest, dał sobie radę i to nie, że jeden mecz, tylko dał sobie sezon, był od początku do końca głównym, takim podstawowym zawodnikiem. Ja ciężko mi ocenić ten Kazań, bo tak, tutaj przyszedł i ten początek też miał kiepski, bo tam i ochrzan od trenera i tam w ogóle jakaś taka kiepska atmosfera i to też musisz zdawać sobie sprawę, że jeżeli wracając do tego, jaką drogę prowadzisz, wiadomo, że przebitka w Kazaniu była spora, w Modenie był wysoki kontrakt, w Kazaniu jeszcze wyższy i teraz pytanie, czy ty czujesz się dobrze w Modenie na porannej kawce z rogalikiem, czy w Kazaniu, gdzie nikt nie będzie patrzył, czy ciebie boli, czy nie boli, wiesz, dzięki. I to trzeba, rosyjska liga jest ciężka. Tam tylko, wiesz, twardziele sobie poradzili, no chyba, że jeszcze Loj Bol, który mówił, że on patrzył na konto i wtedy sobie poprawiał humor, bo ciężko było być takim uśmiechniętym. To teraz pytanie, jeżeli my oceniamy na przykład Bednoża po Modenie, to też w takiej samej sytuacji oceniamy Leona po Kazaniu, a nie po Perugii, prawda? Bo chcielibyśmy, żeby on grał tak jak w Kazaniu, w Lidze Mistrzów, w Lidze, gdzie był rzeźnikiem, no, robił na lewym, robił rzeź. Robił Leona. Ale w tej Perugii no, nie robi już takich liczb, takich, już ta liga jest trochę, moim zdaniem, jest trudniejsza dla takich zawodników fizycznych, bo tam nagle na wybloku jesteś cały czas, nagle tam dwóch sprytnych gości stoi w szóstce, w piątce i cię wyciągają. To już jest taka trudniejsza. Zaczął te kiwki, to mówimy, on niech nie kiwa, a ja uważam, że Vital naprawdę zrobił dobry ruch, żeby dodał mu coś do repertuaru, nie tylko mocno, jak w Kazaniu i mocno, chociaż to się sprawdzało, ale jeżeli umiesz mocno, to naucz się jeszcze też na przykład obitki czy kiwki, bo też były takie pretensje, dlaczego on kiwa. On też kiwał, bo tam nie zawsze miał tą piłę tak, jak chciał, ale jakiś tam repertuar. Więc teraz pytanie, czy my chcemy Leona z Kazania, czy tak samo traktujemy Bednoża, czy chcemy z Modeny? To są faceci do dużego grania. Ja nie mówię o tym, że to ma być gościu na poziomie 75% jak kurek ze Stanami. I to jeszcze po czterech błędach. Ja tak trochę celowo wyolbrzymiłem, żeby pokazać, o co chodzi. Ale ja rozumiem i dlatego do tego też dążę, że to też oczekiwania są. Ja mam oczekiwania takie, że w przypadku, jeżeli zaciąłby się Semeniuk na przykład, bo miał takie chwile też nerwowe ze Stanami, ten początek nie miał takiego dobrego, chodzi Bednoż i nie zmieniamy systemu, nie zmieniamy sposobu grania. Nie, ta dystrybucja cały czas jest bardzo zbliżona. Więc dla mnie automatycznym takim wyborem na zmianę, tylko że my mówimy teoretycznie, bo musisz to pokazać najpierw w Gdańsku, bo jedzie 16 chłopa, później finały. Wagner, ja się spodziewam, że decyzje będą następnego dnia po Wagnerze, czyli o, każdy jeszcze dostanie szansę. Na razie wydaje się, że Fornal dostaje więcej szans od Folka, w sensie takiego grania w szóstce ważniejszych meczach, ale Folo pokazuje, że jest zadaniowcem też. Więc to, co będzie chciał... No to jest problem trenera, że masz za dużo do wyboru. Jakbyś miał na przykład taką Słowenię, czy nie wiem, Niemców od Witala, co Vital miał, masz sześciu gości,
No i masz 6 gości do grania, a reszta to jak będzie jakiś pożar. A tutaj się zastanawiamy o tym, czy facet, który grał w Bodenie i Kazaniu, zasługuje na to, żeby być w 14 kadry. Daj Boże zdrowie takie problemy. Trochę, no przez pecha oczywiście, ale się ułatwiła nieco sytuacja Nicoli, bo wiadomo, jak jest z Leonem, jak jest z Norbertem Huberem, więc wybór się zrobił trochę węższy. Jeśli Kuba, zwracam się do Kuby Lewandowskiego, jeśli nie masz więcej pytań, to ja mam tylko jeszcze jedno ostatnie o kadrę. Gdybyś powiedziałeś w sumie, że wiedziałeś, jaka będzie kadra na Sofie, czy dzisiaj, po tym, co już widziałeś, jesteś w stanie wskazać swoją 14 na Mistrzostwa Świata, czy jeszcze dla ciebie jest mimo wszystko za wcześnie? Ja mówił Kuba o 13, tak? Czy o 13, tak. Ta 14, która była teraz, no i teraz pytanie tylko Fornal, Kwolek, Bednosz, z tych trzech pojedzie dwóch i reszta się absolutnie, no chyba, że chcielibyście i myślicie, że za prześrodkowych, no to wtedy jest jakaś, ale ja szczerze wątpię, ja nie wiem, ja bym się bał, ale może. To ja przejdę tak płynnie jeszcze do tematu ligowego, bo już o Polskę, ale o Gdańsk jeszcze, bo tam będzie turniej. Mieszkałeś blisko, wtedy jeszcze jak grałeś, nie było Ergo Areny, ale mieszkałeś blisko Ergo Areny w tamtych czasach? Już była? Była Ergo Arena, tylko że była postawiona, myśmy mieli grać na niej, tylko się okazało, że był błąd konstrukcyjny, gdzie miał być, dach mógłby się zawalić, więc ona stała, ale nie można było wchodzić do środka. No właśnie, ja to pytam, bo ja wiesz, z Trójmiasta, więc mieszkałeś gdzieś tam właśnie też pewnie blisko plaży, co? I pewnie teraz fajny powrót będzie. Na Przymorzu, tak. Mieszkałem na tych taki fajny, bardzo dobre miejsce. W ogóle, słuchaj, to też jest tak, my mówimy, jeżeli wybiera zawodnik klub pod tytułem Włochy czy Polska, to mówimy też na naszym podwórku, jeżeli masz kontrakt na przykład w mało atrakcyjnym mieście, a taki sam podobny kontrakt w Gdańsku, to każdy ci podpisze w Gdańsku. No bo to jest normalne, że jeżeli, a jeżeli żona jeszcze ma coś do powiedzenia i popatrzy, mówi, ty sobie tam możesz decydować, ale my jedziemy do Gdańska. No bo trudno, żeby mieszkać w ładniejszym miejscu niż, czy grać w siatkówkę jeszcze masz ten ośrodek super siatkarski, nie masz ciśnienia dookoła wielkiego u sponsorów, kibiców, takiego, że chcą cię zamordować po jakimś nieudanym meczu. Masz prezesa, który rozsądnie to wszystko w sobie tam układa. To jest to świetne miejsce do grania, ale pamiętam, że Kadziu miał wtedy mieszkanie zaraz z okna miał na tą halę, to oglądaliśmy tą halę, a jeździliśmy trenować na AZS, z którego nas później wyrzucili, bo nie płaciliśmy chyba za halę, później nie mieliśmy wejścia, to natrenowaliśmy na takiej salce na Przymorzu w szkole, czy na zaspie. Tak. A ty znasz w ogóle tego trenera Igora Juricicia, który ma trafić tam trenować w Gdańsku, tak już jak przy Gdańsku jesteśmy? Nie, znam Jerończycza, którym grałem w Trento i paru Serbów podobnie nazwiska, ale tego nie znam. Nie, w ogóle nie wiem, nie znam. Okej. Dobra, Kuba Lewandowski, do ciebie się zwracam. Jeśli nie masz więcej pytań o kadrę, to przejdziemy płynnie. Jeszcze obiecaliśmy temat Radomia, ostatniego sezonu w Radomiu, więc tylko krótki dżingiel sobie do tego tematu przejdziemy. Szósty set. No właśnie, pozwolisz Kuba, że teraz porozmawiamy o Radomiu, o twoim poprzednim sezonie. Mam taki cytat. Można więc powiedzieć, że jestem radomianinem, jako były zawodnik Czarnych, jako mieszkaniec Radomia, jestem bardzo dumny z tego powodu, że będę mógł poprowadzić taki klub, jakim jest Radena Czarni Radom. Pewnie miałeś trochę wyższe oczekiwania co do tego sezonu i pewnie nie spodziewałeś się, że to tak kiepsko się skończy, bo w mojej ocenie to był bardzo kiepski sezon. No chyba się nikt nie spodziewał, no a ja najbardziej, bo ciężko pracowałem i przez te wiele lat i w miejscach, gdzie nie zawsze było wszystko w porządku i wiele musiałem takich rzeczy przecierpieć, jak nie wiem, tylko na 100-miesięczne zaległości finansowe albo brak wody na treningu i trafiłem do klubu, do którego chciałem zawsze trafić. Zresztą na perspektywie czasu nie wiem, czy nie popełniłem błędu, w sensie, bo Będzin jak się odbudował, dawał mi kontrakt 3-letni na stole, taki bardzo dobry, jak spadaliśmy z ligi. Tylko że po prostu ja bardzo chciałem wrócić do rodziny, bo byliśmy już dwa lata bez siebie i jeden z powodów to było to, żebyśmy po prostu, ja bym mieszkał z domu, dzieci do szkoły, a ja idę na trening i mam tu przyjaciół w Radomiu i bardzo liczyłem, że mi się uda, a mi się nie udało. Mnóstwo czynników na to wpłynęło. Ja też w pewnym momencie troszkę się pogubiłem, bo tyle problemów, ile myśmy mieli w tym roku, to ja nie miałem przez chyba 8 lat, w sensie takich
głupot, problemów, takich rzeczy, tylu kontuzji, jakichś takich od czapy, tylu... znaczy do stycznia w ogóle było w porządku. Ja do stycznia, do meczu z Warszawie, do pierwszego meczu z rundy rewanżowej, tam wygraliśmy w Warszawie, wszystko było pod kontrolą, nie było dużego problemu. Później się posypaliśmy i już się nie mogliśmy odbudować. I na pewno bardzo, wiesz, na 10 lat, jeżeli pracujesz i pracujesz po to, żeby przyjechać do swojego miasta i ten sezon ci się nie udaje i wiadomo, że poza tobą nikt nie weźmie odpowiedzialności za ten wynik, no bo nie weźmie za ciebie nikt z klubu, nie weźmie nikt na ciebie odpowiedzialności dookoła, tylko zostajesz sam z tym. A ja zostałem sam z tym od połowy sezonu praktycznie i musiałem i sobie może do końca z tym poradziłem. I sezon nieudany. I uważam, że przez te 10 lat, ja pracuję 10 lat non-stop, pracowałem, bo teraz na razie robię sobie urlop. Pracowałem 10 lat non-stop i nigdy nie miałem takiego poczucia, że jest te 2, 3, 4 miejsca mniej niż powinno być. Zawsze gdzieś to miejsce było takie, że tak jak powinno być, czasami jedno więcej, jedno mniej, ale nic takiego, że powiedziałem po sezonie, mówię, ale przegrałem sezon albo nie wiem, no, znaczy tu przegrałem. Chcieliśmy 10, było 13, 3 miejsca w dół, ale już palili o te miejsca, bo druga runda była kiepska i druga runda zaważyła w ogóle o całej sytuacji, która teraz się zaistniała, bo stylu też nie było dobrego i wszystko, co sobie zaplanowałem, się posypało, bo zaplanowałem sobie ofensywną siatkówkę nawet na wysokiej piłce, nawet jeżeli jest problemy będą w przyjęciu, zaplanowałem sobie ofensywę mocną, a tej ofensywy uważam nie wykorzystaliśmy, nie pokazaliśmy, bo ja tak sobie pomyślałem, jak buduję zespół, to też sobie myślisz tak, jak to ma wyglądać i nie wyglądało tak. I to jest pierwszy rok, pierwszy sezon przez 10 lat, akurat się pojawił w takim momencie, że akurat 10. rocznicę mojego pierwszego, 10. rocznicę pracy plus lidza jako pierwszy trener. Na stulecie klubu jeszcze pechowo wyszło. Na stulecie klubu, plus jeszcze w moim mieście, gdzie mieszkam, gdzie ja wychodzę z psem i idę na piwko z kibicami. I się tak posypało i bardzo mi, i dodatkowo jeszcze taki sezon kiepski, że nagle jak przez wiele lat czasami zadzwoniły silne kluby z pytaniami, jakby tam można było pracować w silnym klubie, nagle się okazuje, że trzy silne kluby szukają trenera, a mimo wszystko nie dostajesz telefonu, bo dlaczego miałbyś dostać po takim sezonie? Ja nie mam zamiaru tu płakać. Ja na miejscu, nie wiem, Jastrzębia, kto szukał klubu? Rzeszów, Warszawa, Zaksa. Skra chyba dalej szuka? Nie wiem, w sumie jaką sytuację. No tak, ale Skra nigdy do mnie nie zadzwoniła. Z tych kluby, przez 10 lat, te kluby, które tam czasami zadzwoniły, zapytały się, co u ciebie słychać, to były te wszystkie topowe, a poza Skra jakoś Konrad Piechocki do mnie nie zadzwonił. Raczej z innym, tak, lubimy się, ale nie zadzwonił. I akurat moment taki, kiedy wszystkie kluby topowe szukają trenera, a ja mam słaby sezon. I jakby się to zdarzyło pewnie z 5 lat temu, 4 czy tam mniej, no to być może jakiś tam temat byłby, a tu się okazuje, że nie ma. I jest po prostu mi z tym bardzo źle i bardzo mi źle, że zostałem z tym i czuję, że całe to zło, co się wydarzyło, bardzo się mocno tylko i wyłącznie na mnie skupiło, ale muszę sobie z tym radzić, bo taka jest rola trenera, po prostu bardzo mi to trwało długo, bo ja 3 miesiące nie mogłem praktycznie, już pamiętam takie stany depresyjne od tym roku, że powiedziałem sobie, że muszę zająć się rodziną i tam teraz to robię. Jak rozumiem, masz po prostu przerwę od siatkówki, na razie zaplanowałeś, tak. Nie masz zamiaru pracować jako trener w najbliższym czasie? Nie mam na razie zamiaru pracować jako trener, bo mi kiedyś Waldek wspaniały powiedział, 12 lat temu jak zaczynałem siatkówkę, to pamiętam gdzieś, w ogóle dwie takie rzeczy, pamiętam jak Rysiek Bosek kiedyś na meczu, jak grałem u niego w Jastrzębiu, powiedział mi chyba w finale ze Skrą, tam pełna hala na tym, na Boryni, tam wiecie, jak tam było, to tam było huczało, bo to trudno, żeby nie huczało na takiej małej salce i tam mi Rysiek powiedział, siedź sobie na ławce, bo to jest twoje miejsce, a później mi Waldek powiedział, że uważaj na tą całą pracę, bo albo serce, albo wątroba, no, bo nie zaśniesz, bo musisz sobie parę drinków szczelić, albo serce, bo pójdziesz, no kurde, chłopak z ŁKS-u nagle pada na zawał serca, ma 44 lata chyba, no, on jest młodszy ode mnie, ma 3 lata, czy 2. No o czym mówimy, mam się zażynać i nawet dzieci rosną, mam 13-letnią córkę, 17-letniego syna, trzeba jeszcze być dobrym mężem, więc muszę sobie z tym odpocząć, bo bardzo dużo wziąłem na siebie, a w ogóle ta odpowiedzialność bardzo się mocno na mnie skupiła za ten rok, a nie to, oczywiście ten odpowiedzialność, jestem trenerem,
ale też parę rzeczy po prostu nie było też tak, jak sobie życzyłem. No, no Kuba, twoje pytanie. Bo mówiłeś, że pierwsza runda była okej, ale zaczęło się też niewesoło, no bo kapitan chyba wyznaczony do grania w szóstce doznaje kontuzji, to poważnej. I na rynku też chyba nie było wtedy już łatwo, tak? Udało wam się z Michałem Parkinsonem, ale myślę, że to też już był na początku taki duży cios. Słuchaj, ja biorąc pod uwagę cały ten rok, jak sobie tak przeanalizowałem cały ten rok, ja nie miałem tylu problemów z kontuzjami jak przez 10 lat jak teraz. Oczywiście się zdarzyło kontuzje, bo nie ma możliwości, żeby nie było kontuzji. Ale ja na przykład zacząłem pierwsze przygotowania, bo policzyłem sobie... Coś ścięło chyba? Nie wiem, czy mnie widzicie. Nie? Jest, teraz jest. Wróciło. Na moment przestało od początku łączyć. Od początku, biorąc pod uwagę cały ten sezon, Michał Ostrowski to nie jest zawodnik, który robi ci 15 punktów, ale to jest chłopak, który jest, ja go nazywam, wyznacznikiem moralnym szatni. To jest coś, co jest niepoliczalne i coś, co jest... To jest bardzo istotne w szatni, w drużynie, bo to jest chłopak, który nie jest najlepszym siatkarzem na świecie. Nie jest spektakularny, ale on jest moralny i on pokazuje, co jest istotne w pracy między sobą z ludźmi. I on mi pada pierwszy. Później mamy z tym Rezo kontrakt. Mamy z jednym Rosjaninem dogadany kontrakt, rezygnuje. Wiecie, z kim rozmawialiśmy? Jak się nazywa? Ja mam dzisiaj problem z nazwiskami. Ja w ogóle mam problem z nazwiskami, ale mam problem środkowy z kadry Francji, który już nie gra, tak taki blondynek. Lego? A, nie Legow. Leroux. Okay. Dogadujemy się z Leroux, bo on ma przerwę, bo jego żona ma iść do Radomki, bo ona w końcu Francji wylądowała. Leroux nam pada. Później z Parkinsonem, na sam koniec Parkinson, chociaż uważam, że Parkinson to jeden z lepszych transferów, biorąc pod uwagę cenę za jakość, bo to jest całkiem bardzo to jest dobry środkowy, z tym, że troszkę no ma te problemy z tymi kontuzjami, bo przyszedł do nas i od razu Brusel rozsypał i zaczynamy trzy mecze z górą z Statkowskim, musimy grać w szóstce, ale już pomijając to, zwróciliście uwagę teraz na terminarz, jak w końcu zmienili po 10 latach, że nie gra te słabe zespoły, nie grają z topem. Benaminek nie gra z pierwszą, z mistrzem jakby, między innymi taka zmiana jest. No wiem, o co chodzi. No. Ale ta pierwsza kolejka nie jest problemem. To nawet byłoby fajne, jakby Benaminek grał z mistrzem. To jest akurat takie, jest okej, okay, ale jesteś na przykład 12 i zaczynasz drugim, trzecim, czwartym zespołem zeszłego sezonu. Tak. Tabela Bergera się tu nazywa jakoś, czy coś takiego, tym... tak. I ten system w końcu zmienili. I to jest bardzo dobre dla tych słabszych zespołów, bo ja, moim dużym problemem było to, że a w szczególności w drugiej rundzie, to, że ja nie do końca poradziliśmy sobie, może oczywiście ja też miałem, ale to też nie, jako całość, nie poradziliśmy sobie z tą presją, nie wygrasz pierwszego meczu u siebie, kiedy wygrasz u siebie, tego lęku przed porażką, który jest duży w Radomiu. Lęk przed porażką jest duży w Radomiu, w porównaniu do innych miast, klubów, co ja mogę jako zawodnik powiedzieć, czy jako trener, jest duży. To nie chodzi o presję, bo presja jest wszędzie, tylko ten lęk przed porażką jest duży i on nas zamordował w drugiej rundzie. A z czego ten lęk wynika? To jest jakaś presja kibiców, trybun, czy to o coś innego chodzi? Bo kibice w Radomiu są dość specyficzni, jeśli chodzi o sposób kibicowania. Nie, oczywiście kibice to, słuchaj, kibice są tu w porządku, krzykną, ja miałem ze dwie spinki z kibicami, bo też uważałem, że na przykład wygwizdanie zawodników to nie jest najlepszy sposób, ale też nie rozumiem ich, bo jak nie wygrywamy u siebie w drugiej rundzie, no to co się dziwić? No co mam, dziwić się kibicom? Spotkałem się ostatnio z nimi, poszliśmy na piwko, pogadaliśmy, powiedziałem, że ja wziąłem na siebie odpowiedzialność za ten wynik, bo nie chcę, bo nikt nie weźmie poza mną, bo nie jest, tak nie jest. Żaden zawodnik nie powie, nigdy mi się nie zdarzyło, żeby zawodnik powiedział, kurde, nawaliłem albo coś w tym stylu, albo nie wiem, ktoś z klubu powie, że myśmy nawalili albo coś w tym stylu. Tak się nie dzieje w sporcie nigdy. Albo menadżer też ci nie powie nigdy, że on strzelił, bo ci dał zawodnika kontuzjowanego albo słabego, coś takiego. Generalnie to zawsze się kończy. Ale to jest normalne, ja się nie mam to zamiaru żalić. I dlatego my pierwsze trzy kolejki zaczynamy od 0-9 i czwarty mecz z Gdańskiem wygrywamy. No i tam wygrywamy, przegrywamy. Coś tam, to co mieliśmy wygrać w pierwszej rundzie, wygraliśmy. To co mieliśmy przegrać, przegraliśmy. No już zaczęły się takie nerwowe ruchy po meczu z Nysą wygranym u nas tutaj w klubie, zaczęło się już tak dziać, jak się da. Ale to presja, no, normalne rzeczy.
No i od drugiej rundy po tym COVID-zie, który myśmy chyba jako drugi zespół poszli na tą kwarantannę całym zespołem. Po Warszawie. Problem samego COVID-a nie jest duży, problem w sensie choroby w sporcie, ja nie mówię całości, żeby zaraz mi to nie było, że jestem jakimś szurem albo coś. Problem COVID-a w sporcie nie jest duży, bo bardzo mało sportowców, tych przynajmniej siatkówki, to, bo my się pytamy między sobą, kto jak funkcjonował, jak chorował. Bardzo mało było takich sytuacji niebezpiecznych, praktycznie chyba nie przypominam sobie, zazwyczaj to były 2-3 dni gorączki i koniec. Ten pierwszy COVID był trochę dłuższy, bo tam ten smak z węchem, no ale to generalnie to po 2-3 dniach chłopaki byli już tam funkcjonowali. Zamknięcie i takie wytrącenie z treningu, no i od razu dostajesz Gdańsk i Suwałki. Przegrywasz Gdańsku, przegrywasz Suwałkami u siebie i już w tym momencie już było nerwowo bardzo. I tutaj sobie nie daliśmy rady. I jeden mecz, który naprawdę uważam, że nie rozumiem, jak myśmy to przegrali, bo wygraliśmy w Zawierciu, wszystko naprawiliśmy, zrobiliśmy formę fizyczną, i mentalnie się naprawiliśmy i nagle 2 dni przed meczem z Katowicami u nas coś się rozsypaliśmy. Ja do tej pory nie wiem dlaczego. Trening wyglądał 2 dni, myśmy chyba grali w niedzielę, czy nie pamiętam. 2 dni wcześniej wyglądał bardzo źle, dzień wcześniej bardzo źle. Ja mówię, no dobra, czasami jest tak, że źle drenujesz, a mecz wychodzi dobrze i mecz też wyszedł źle. No i wtedy się posypaliśmy już porządnie. Jeszcze się odbudowaliśmy po Kędzierzynie. No i po Kędzierzynie, po wygranym meczu jeszcze mieliśmy tam szansę na 9-10, bo trzeba było wygrać 3-4 mecze. No i się okazało, że w meczu, jak pozmieniałem bo tam w szóstce pozmieniałem pewne rzeczy, no trzeba było coś reagować, jak coś nie idzie. No i w pierwszym secie chyba z Lubinem, tak, 2-0 prowadziliśmy. W pierwszym secie z Lubinem Gąsio się rzuca i wypada mu bark, a Jerzy 2 razy trafia Kędziora w kciuk i kciuk mu wypada w pierwszym secie bokiem tutaj, gdzie jeszcze wraca do grania. I po prostu wszystko się posypało. Jedziemy do Nysy na mecz, o godzinie 17 mamy 6 do grania, coś sobie planowaliśmy, gramy o 20 mecz, o 16 pisze mi Berger na przykład, że ma 39,5 stopni gorączki, bo przyszła taka, była w całej lidze, był taki wirus, to nie był COVID, to był taki żygająco, srająca grypa, ale taka, która kopała. Była taka grypa, że na przykład miałem tydzień, że w poniedziałek dzwoni do mnie Leman, Parkinson i Warda i mówią w trzech środkowych na przykład, że nie ma ich 5 dni po prostu, że leżą, siedzą na sedesie w gorączce i po prostu ja do umywalki żygają. I to były co chwilę takie sytuacje, coś wynikały, non stop, tydzień w tydzień. No i oczywiście trener jest od tego, żeby sobie radzić w sytuacjach problematycznych, no bo jak jest łatwo, to każdy może być trenerem. Ale po tym sobie nie poradziliśmy i później już po prostu szło już źle, no i ciężko mi było sobie z tym poradzić, że naprawdę bardzo czekałem na klub, gdzie nie będę się zastanawiał, czy mam pensję 10, że nie 10 to jest październik przyszłego roku, tylko miesiąc, tylko dzień 10. I teraz nie wiem, no w perspektywie czasu może trzeba było posłuchać mądrzejszych ludzi ode mnie albo nie wiem, bardzo, bardzo mi źle po tym, że chciałem w Radomiu, żeby coś od siebie dać, ale jeszcze z perspektywy czasu to wyszło tak, że ja te kluby, które pracowałem, zawsze organizacyjnie rosły, jak Politechnika, jak Bydgoszcz, w sensie takiej dookoła, czy profesjonalizacji, tak powiedzmy? Takich małych rzeczy. W Będzinie przychodzimy i od razu z prezesem, z kibicami prosimy, szatnie nam robią na dole w tej całej salce, tam tej na Sosnowcu. Dla nas są małe rzeczy, drobne, podpisywanie umów z klinikami sportowymi, badania na czas, takie rzeczy. Pojawiała się nowa hala, w Radomiu też nowa hala. Tak, to myśmy nie wygrali meczu. Fajniejsze warunki do grania od razu. Myśmy tego meczu nie wygrali. No, mam do siebie duże pretensje, bo pewne rzeczy nie udało mi się przeforsować, później już frustracja i zostajesz sam z tym wszystkim, no i wiesz, i w pewnym momencie, jak powiem taki moment, moja żona podchodzi do mnie i mówi, czy mógłby wymienić szybkę w telefonie córki, a to chyba bym jakiś dzień czy 2 dni po meczu z Suwałkami i ja mówię, a dlaczego ona nie przyszła sama do mnie, no? A ona mówi, jak wracam po meczu przegranym u siebie, to ona unika, nie że ja krzyczę, czy tam, po prostu wszyscy w domu unikają mnie.
ja mówię, kurde, no, to ja jestem ojcem dla dzieci, które dojrzewają i mężem i oni, i nasze życie polega na tym, czy ja mecz wygram, czy przegram, to ja mówię, muszę odpocząć, bo to się źle skończy i co, mam tracić żonę, czy ta, dzieci mają się na mnie obrazić, syn maturę pisze w przyszłym roku. I w pewnym momencie mi to przyszło do głowy, że kurde, to za daleko to moje zaangażowanie i to moje to otwartość, bo łatwo też będzie dla trenerów, którzy są zamknięci, bo on sam przegrywa ze sobą, jego nie ma nigdzie, ktoś tam powie dwa słowa, ja przegrywam też twoją otwartością, bo ciężko mi się zmienić, bo ja się nie zmienię. Mają do mnie pretensje niektórzy działacze tutaj, że za dużo mnie dookoła mnie, a ja mówię, ale tak samo jestem na treningu, tak samo jestem w autobusie, tak samo jestem w hotelu, czasami to przeszkadza, czasami też wyciągam od tych chłopaków, bo na przykład ja jestem dumny z tej pracy, którą wykonaliśmy z Lemanem w tym roku, z Rusinem w tym roku, uważam, że Wiktor Nowak, gdyby nie to, o kolejna sprawa, facet, który skoczył w Jastrzębiu, skoczył na swoją stopę, bo on złamał stopę prawą, skacząc do bloku, zazwyczaj kręcisz lewą, bo środkowy na ciebie idzie i skaczesz, on prawą zła i łamie to i pęka mu kość, a to jest chłopak, którego wpuszczam w Bełchatowi w ostatniej kolejce i nam gra poza piątym setem, że popierdzie już jest w drugiej linii, zaczął kiwać jak był w drugiej linii, ale gra mecz i on i jakbym miał go do kędziora, to przez do końca sezonu, a my jeszcze mamy, szukamy rozgrywacza, ściągamy Rosjanina, który później ma problem, bo on nie może się odnaleźć po tej wojnie, nie okazało się, że to też nie był strzał, ale miałem jeden wybór, bo wiecie co, był Seganow, był wolny na rynku, ale Seganow to jest fajny chłopak, tylko że nikt go zwrócił uwagę, że on rzadko jest 2-3 lata w jednym klubie, jest w Włochy, gdzieś tam Turce, gdzieś się tam kręci, bo jak zawsze, jak kupujecie zawodników, to patrzycie w CV, dlaczego on ma na przykład 10 klubów 10 lat. Że niby liczby dobre, niby to też jakiś tam jest, jakaś tam jest wskazówka, co się dzieje. No i mamy Seganowa w styczniu i agent mówi do mnie 60 tysięcy euro dla zawodnika. A ja mówię tak, styczeń, luty, marzec, kwiecień, 4 miesiące, czyli to jest 1/3 sezonu. 60 tysięcy euro. Plus opłaty wszystkie, no bo to wiadomo, co krajowe, z prowizje, bo agent lubi, jeżeli na przykład zmienia klub, bo prowizja jest stamtąd i stąd. I ja mówię, no ale jak mamy zapłacić takie pieniądze? Później się okazuje, że Ruski jest gotowy, ale Ruski nie może, bo nie ma wizy. Nie ma wizy, a później okazuje się, że przyjeżdża i jest Sputnikiem zaszczepiony. Ileś tych sytuacji, które się wydarzyły w tym roku i takich małych, takich, których ci wytrącały ci cały... Ja muszę znowu trenować przez 1,5 miesiąca w szóstce na treningach. Naprawdę źle się... To jest fajne, bo ja sobie tam wrzucam na YouTube'a te moje najlepsze zagrania, bo to jest śmieszne, super. Tylko z drugiej strony ty nie obserwujesz treningu, bo ty obserwujesz wieczorem jak nagranie i siedzisz tak, jak my teraz siedzimy i obserwujesz trening i piszę na WhatsAppie. Masło, czemu tak stoisz? Przepraszam. Czy mówię tak. Seba Warda, patrz, idziesz w tą stronę, a nie w tą, ale to mówię wieczorem o 23, bo wysyłam im film, albo coś, wysyłam im zdjęcie, pokazuję co, ale nie mogę tego robić na bieżąco, a to robimy przez 1,5 miesiąca. Nie po to, żeby tutaj siedzieć i wam się wypłakiwać albo tłumaczyć, bo ja przegrałem sezon i jakbym nie przegrał tego sezonu, to bym miał 3 telefony z dobrych klubów. Taka jest prawda, a nie mam. I muszę zacząć od nowa. Jak byłem kiedyś Bednarów jako trener, który wyciąga maksa zawodników, to teraz ten Bednarów, który ściągnął zespół do dołu. Tak, taka jest niestety życie trenera i ja muszę sobie z tym poradzić. Ciężko mi z tym, ale sobie muszę radzić. Mówisz o tym nie dlatego, że chcesz się żalić, tylko dlatego, że o to pytamy, bo to też często tak jest, że przychodzi trener gdzieś tam i się żali o coś tam. No, jest zapytany, nie. To odpowiada. Ja nie chcę, po prostu nie chcę, żeby zabrzmiało to w jakikolwiek sposób, że uciekam od odpowiedzialności albo nie wiem, znajduję inny milion powodów. Ja skończyliśmy mecz w piątek w Bełchatowie. Kurde, szkoda, że nie wygraliśmy tego meczu. Tam na 3-1 szedł mecz i nie wygraliśmy tego meczu, tego ostatniego w Bełchatowie. Już o nic wygraliśmy, tylko takie... No fajnie byłoby skończyć to jeszcze... A jeszcze tak na jak dodatek, zawsze fajnie na koniec brązowy medal wygrać, mimo że się przegrał półfinał, to lepiej z medalem skończyć. Popatrzcie, a jeszcze, jakby Nysa wygrała w tej Warszawie, my musimy punktować w Bełchatowie, a 2 dni przed meczem bardzo wielka tragedia w rodzinie się Faryny badziała. 2 dni przed meczem i gdzie chłopak mówi, że nie jest w stanie zagrać. No to ja mówię, takich rzeczy, takich małych rzeczy dookoła wydarzyło się mnóstwo. Czy na przykład po meczu w Zawierciu luźny trening dla tych, co nie grali, taki rozbieganie, delikatny atak, przerzucony Ademar na lewe, robi jakiś dziwny ruch i zrywa brzuch na 4 tygodnie.
na luźnym treningu, takim, że mieli wykonać 10 ataków, mieli zrobić 10 ataków, 10 zagrywek, bo wystawać wysoko i iść do domu. I mówię, tyle takich sytuacji, które... Mnie najbardziej szkoda z tego wszystkiego Wiktora mimo wszystko Nowaka, bo ja uważam, że to jest chłopak na duże granie i jeżeli ja miałbym... Ja spędziłem z nowym trenerem Radomia sporo czasu, bo ja go lubię i szanuję. Nawet spotkać się na kolacji, no, pogadać o to. Ja mu powiedziałem, co powinien zrobić. Już zrobił dwie rzeczy, których mi się nie udało, bo widziałem, co zrobił, których mi się nie udało tego wykonać. Mówimy o Jacku Nawrockim, gdyby ktoś się zastanawiał. Ja nie będę mówił, kto jest trenerem. Ale ja mogę. No, ja nie mówię. Tylko mówię o tym, że ja uważam, że naprawdę Wiktor to jest chłopak na naprawdę duże granie. I to jest, biorąc pod uwagę tych rozgrywaczy, którzy teraz idą tą ławą, czyli mamy bardzo dobry ruch w końcu, bo gadają ostatnio z Malkinem na temat Kozuba, że dobry ruch, bo to jest chłopak, który gra 4 lata w lidze, a nigdy nie był od początku do końca podstawowym rozgrywaczem. Bo nie był. Idzie do Francji, ja uważam, że powinien być świeży. Co prawda tam w Gdańsku miał być pierwszym, ale no, ciężko mi byłoby uwierzyć, jak ktoś mi mówi, że będziesz pierwszym, a w tym czasie kupujesz Kampę, więc ciężko było, ale dobry ruch. I uważam, że to jest chłopak, który to sobie nagramy i sobie zapamiętamy, spotkamy się za 5 lat, zobaczymy, gdzie on będzie, bo ja uważam, że on może być bardzo dobrym miejscu, Wiktor, bo on ma wszystko po to, żeby być ktoś... Ja widzę to w nim, co widziałem u Firleja. Jak go ściągałem z Radomia, bo Raul Lozano nie chciał tutaj, bo miał 19 lat, powiedział Raul, że bo Raul tutaj przychodził i on kończył wiek juniora, Firlej, i ja mówię, to chodź do Warszawy, bo widzę, że u ciebie, że masz jaja, masz to odbicie i masz taki charakter do dużego grania i Wiktor ma to samo. Twoi inni byli trenerzy reprezentacji Polski, a też do nich się zaliczasz, poszli w stronę piłki kobiecej. Też o tym czasami myślisz, czy to nie siedzi gdzieś ci w głowie? Ja kiedyś z Witalem siedziałem, bo Wital kiedyś do mnie przyjechał do Warszawy, prowadziłem Warszawę, on prowadził Bydgoszcz, bo on odchodząc z Bydgoszczy chciał, żebym ja przejął tą Bydgoszcz, bo on wtedy tam, myśmy się tam kumplowali wtedy. I on mi od razu mówił, że on chce kiedyś kobiety, on miał taki plan na przyszłość kobiet. Ja nie wiem, czy ja mam taki charakter do kobiet, bo na przykład Stefan się super odnalazł i uważam, że on mam wrażenie, że się lepiej dogaduje z kobietami niż z facetami. Takie mam wrażenie. W sensie, ja nie wiem, nie jestem w środku, ale tak to wygląda. Vital po prostu chyba chce komuś, Vital zawsze chce komuś udowodnić coś. W sensie, on to, wiesz, to niby topowy, jest to topowy trener, bez dwóch zdań, świetny, jeden z najlepszych na świecie i bierze taki zespół turecki, bo on tak lubi, po prostu on żyje tym, że chce udowadniać i to super. Bo jeżeli masz taki pociąg do tego, żeby udowadniać, to jest świetnie, ale nie wiem, czy do końca, ja musiałbym to przetrawić, przede wszystkim ja musiałbym usiąść na pół roku, a może jak będę miał wolne, to tutaj sobie do moich kolegów z Radomki, bo przychodzę, pooglądam, bo jest to trochę, jest to ciekawsze granie, nie jest tak spektakularne, bo nie jest tak ciekawa siatkówka żeńska jak męska, ale ma dużo więcej rozwiązań ofensywnych czy defensywnych niż męska, bo męską grają wszyscy tak samo, poza Japończykami, chociaż też Japończycy grają to samo, tylko są mniejsi i szybciej. Wszyscy grają te same schematy, wszyscy grają praktycznie to samo w ataku, to samo w obronie, to samo w przyjęciu. Bardzo małe są różnice jakiekolwiek... O, moja Stefa, bardzo małe różnic, a u kobiet co kadra, to inny system grania. I to jest fajne. I to jest fajne, bo w pewnym momencie, jak siedzisz, masz te game plany, jakbym pokazał te game plany sprzed 10 lat, przez te moje 10 lat, to wiesz, na kogo serwujesz, kto jest najgroźniejszy, kto co lubi, kto czego nie zrobi, kto co lubi rozgrywać robić, a czego nie lubi. Jak na przykład wchodzi teraz Grzesiu Łomacz, jak on nie wystawi pierwszego tempa w pierwszej wystawie, to ja mówię, szaleństwo. Jest, ktoś go podrobił. Nie wystawił pierwszego tempa, jest jakby kochana z przodu. Dlatego być może to kiedyś się tym zajmę. Na razie jakiś mam inny plan na następne parę miesięcy, a później się zobaczę. Na moment odbiegnę, bo Piotrek Złoch się na czacie uruchomił. Gdyby ktoś się zastanawiał, dlaczego Piotrka z naszego stałego składu nie ma, to mówiąc jego trochę językiem, to nie jest trend, tylko anomalia i Piotrek do nas niedługo wróci, także spokojnie. A wracając jeszcze do tematu twojego sezonu w Radomiu, ty kilka razy w tej rozmowie powtórzyłeś, że w pewnym momencie zostałeś z tym wszystkim, czyli z tymi problemami, domyślę, sam. Mnie bardzo zastanowiło to, dlaczego klub ogłosił 7 lutego, że Wojciech Stępień nie jest już prezesem. Co takiego się wydarzyło, że prezes po 5 latach bodajże odszedł z klubu?
Ja nie, znaczy, nawet jeżeli znam jakieś przyczyny, to nie mogę wam powiedzieć na pewno. Okay. Ale on, Wojtek, złożył rezygnację, bo to jest spółka akcyjna, to tak się nie wolno. On złożył rezygnację wcześniej, po meczu z Nysą. A w ogóle tak się złożyło, że on po meczu z Nysą, po wygranym meczu z Nysą złożył rezygnację, a została przyjęta i po meczu z Zawierciem wygranym. Nie, Wojtek wspiera, a czy akurat Wojtek nie wspierał. Akurat Wojtek nie wspierał. Uważam, że na niego mogłem liczyć w sytuacji. Wiedział na przykład, jak przegraliśmy mecz, to w niedzielę wiedział, że ja nie jestem w stanie do rozmowy, to w poniedziałek się tam spotkaliśmy i tam pogadaliśmy. Na niego mogłem liczyć. No, a jeszcze, jakby jeszcze był. Okej. Okay. Pojawiły się też pytania na czacie. Kto był według trenera Bednaruka największym zaskoczeniem na plus w jego zespole i dlaczego? Na plus kilku. Na plus tak. Zacznijmy od Lemana najwyższego. Przeszedł cały sezon bez kontuzji, a mieliśmy z nim, zanim się to zawsze wlokło, ale to też inaczej podszedł w tym roku. Bardzo, bardzo mocno go przycisnąłem psychicznie i tak usiadłem na nim, żeby dbał o siebie mocno. I on to zrobił. Uważam, że miał naprawdę dobry sezon. Nie do końca równy, ale on też walczył z demonami. On z takimi demonami, których ciężko mu było sobie poradzić po tej Rzeszowie, po tej Nysie, że duży, że się nie nadaje. No on tak sobie dobrze przyjął to przyjął na plecy ten ciężar i ciężko mu z tym było, ale sobie poradził. Uważam, że zrobiliśmy trochę dobrej roboty. Tam mu trochę przeszkadza kontuzja, która ma, ale to są takie rzeczy drobne. Trochę mu w bloku jeszcze nie łapie tych wszystkich pies, szczególnie na swoją lewą stronę. Po tej złamaniu tej kostki, co z Politechnią graliśmy przeciwko Czarnym na arenie Ursynów. On złamał wtedy kostkę. Tam w ogóle były jaja, bo tam wiesz, tam zakleił taśmą chyba masażysta swoją rękę, bo się pogubił. Klucz od karetki zginął, w ogóle tam były jaja. Ale tu uważam na plus. Na plus uważam Rusina, który bardzo dobrze współpracował w sensie takim z Ademarem. Uważam, że jak oni we dwóch byli obydwaj zdrowi, a jak Ademar, to dobrze z nimi wymieniałem, bo często Ademar nam pomagał z ławki, a często Rusin pomagał z ławki i oni musieli grać wymiennie. W momencie, kiedy już na Rusina wszystko padło, bo zostaliśmy we dwóch, bo wtedy i Berger padł, i Ademar, w pewnym momencie grali we dwóch przyjmujący, bo nie mieliśmy więcej. To grał fantastyczne mecze, ale miał problem z takimi dwoma meczami pod rząd dobrymi. On grał wyśmienite mecze i przeciętne. A wtedy jak grał, troszkę miał problem, to wchodził Ademar i na przykład nam ratował mecz w Warszawie, gdzie Rusin gra rewelacyjnie, Ademar nam zagrywką ratuje. Później w Zaksie setówkę na 2-1 kończy z wysoką piłkę. Małe rzeczy, chociaż Ademar akurat mnie trochę zawiódł, ale zawiódł mnie dlatego, że on, myślałem, że on jak wpadnie w taki rytm wśród zawodników, którzy ciężko pracują, to już on nie lubił się zmęczyć. On nie lubił tego uczucia takiego, wiesz, jak pójdziesz na trening i wracasz do domu i czujesz, jak ci pulsuje to ciało i tak leżysz na kanapie i mówisz, kurde, zajebisty dzień spędziłem. Padam z nóg, w ogóle, wiesz, boli mnie wszystko, nakładam sobie lód na kolana i jest super. A on tego uczucia nie lubił. On jak był zmęczony, to już się czuł się źle. Uważam, że, ale Rusin naprawdę to jest super walczak i bardzo mi się z nim pracowało jako z człowiekiem bardzo dobrze, bo wydaje mi się, że będziemy wiele już czasu będziemy sobie podawać rękę zawsze, bo ja go lubię, wydaje mi się, że on mnie też szanował za pewne rzeczy. On czasami mu się coś nie podobało, ale nigdy nie dał poznać, albo jeżeli coś mu się nie podobało, to gadałeś sobie na boku i wyjaśniałeś sobie sytuację, a ja lubię takich gości. Więc tutaj Rusin, Lehmann, Parkinson w ogóle od czapy kontrakt, bo Parkinson pojechał do Zaksy i był najlepszym zawodnikiem. Rusin został MVP, ale Parkinson był, no nie, Huber, jak gadamy do Hubera, nie wiedział, co się dzieje. Ja wiem, że oni byli pucharze Polski, oczywiście, i to nie ma znaczenia, ale chodzi o to, że przyjeżdżasz i grasz tak, że lejesz sobie lewo, prawo, co chcesz. Na ten okres, kiedy jest wrzesień, masz za chwilę ligę, nie masz pieniędzy na środkowego, to był dobry transfer. Na pewno więcej oczekiwałem i wymagałem i od Faryny, i od Bergera, bo
no bo wiadomo, że to miało być liderowanie, ale ja bardziej szukam, a jeżeli chodzi o Farię, no to bardziej szukam u siebie, bo on zagrał słabiej niż Będzinie. Słabiej. I on wiedział o tym, a później sobie nałożył ten plecak tego ciśnienia, co ja miałem też, takiego, że wracam do miasta, bo on jest z Radomia, Radom go nie chciał, bo on został oddelegowany gdzieś tam po Sierce, gdzieś generalnie chyba pierwsza liga, później się odbudowywał i wskoczył naprawdę na fantastyczny poziom w Będzinie i wydawało mi się, że jak będzie tak dookoła profesjonalnie, to jeszcze wyciśniemy, a zrobiliśmy krok w tył, ale ja też nie wiedziałem do końca, jak mu pomóc tym wszystkim, bo po prostu to chyba to chęć pokazania się, bo on naprawdę to jest chłopak, który na każdym treningu daje 120% siebie i chyba to tego luzu zabrakło takiego, tego co on miał, takiego tu kiweczka, tu żabka, tu takie coś, tu taka sprytu, po prostu ja to zawsze ją powtarzam, że tu tak widzisz na treningu, jak się czujesz dobrze, ale jak zaczynasz tak widzieć na meczu, jak już stres jest, to jest po tobie. Więc to, ale to nie powiem nigdy, że nie wiem, że zawiódł mnie zawodnik, bo ja jestem od tego, żeby wycisnąć, a ja na siebie nakładałem presję taką, że ja z zawodników muszę wyciskać więcej niż potrafią, bo tego oczekiwałem od siebie, a w tym roku mi to nie wyszło i dlatego mówię, że ten sezon był moim zdaniem najsłabszy, bo nawet jakby były słabsze wyniki, no, nie wiem, byliśmy tam trzecie miejsce od końca, skończyliśmy w Bydgoszczy, ale pensję pierwszą dostajemy 23 grudnia, bo pamiętam dzień przed Wigilią, a w końcem grudnia czterech podstawowych zawodników masz podpisane kontrakty w innych klubach, ale tak czy siak, ale później patrzę, jest Szalacha, jest Filipiak, jest Lipiński, jest Morozow, który grał świetny sezon, Winiedo, który ma 40 lat, później ma świetny sezon, później idziesz do tego Będzina i patrzysz, a tam nawet kibice mówią, z tego zrezygnuję, a on nagle gra w dobry sezon, a później akurat się trochę zawiódł, ale ma dobry sezon, szukasz takich rozwiązań, ale te chłopaki grają i ten Pająk, który nie miał sezonu, miał dobry sezon i Faryna, który nie powtórzył tego sezonu już do tej pory, Sobański, fantastyczny sezon i z tego byłem dumny, że wyciskam tego maksa, no takie mam wrażenie, a w tym roku mi się nie udało i dlatego uważam, że to był najsłabszy mój sezon. Wspominałeś między innymi nazwisko Bergera i Faryny, a też padło takie pytanie konkretnie, czy w Radomiu nie był największy problem z rozgrywającym, że Kędzior strasznie padł po sezonie 19-20? Ja wam powiem, że to na tą kolację to poszliśmy, bo ja zacząłem o tym o Skrze, bo w piątek graliśmy w Skrze, a w sobotę umówiliśmy się tam u Kadzia w tym patataju tutaj radomskim. Cały zespół z żonami przyszedł, ja się bardzo cieszyłem, że wszyscy przyszli na taką pożegnalną kolację i ja powiedziałem im wszystkim, że jesteście lepszym zespołem niż na to wskazuje tabela. Starałem się jak mogłem, nie udało mi się, zawsze możecie nam liczyć, bo później, parę dni później już kilku trenerów dzwoniło, między innymi chyba Rufio, Aleksa Bergera, ja mówię idź, bo już jest oficjalnie w Lubinie, że ja nie sprzedaję tutaj. Tak, jest ogłoszony. Tak, to więc, bo nie chcę sprzedawać, bo kiedyś przez przypadek sprzedałem jeden transfer ale to tak przez przypadek. To więc nie chcę tego robić. Do czego dążyliśmy? Do Bergera? O Kędzierskim rozmawialiśmy. O Kędzierskim. I usiadłem z Kędziorem i mówię tak, słuchaj Kędzior, no chcieliśmy, ale się nie udało. Mówi, no nie udało się. Ja zrobiłem taką pracę przed sezonem wszystkich zalet i problemów Kędziora. Pokazałem mu na wideo, co bym chciał, czego bym nie chciał, co mi się podoba, co mi się nie podoba. Zaangażowałem też jego kobietę do tego, żeby razem wspólnie sobie pogadać, jaką mamy drogę iść i czego oczekujemy na sam koniec. No i wsiedliśmy z Kędziorem na sam koniec i powiedzieliśmy, nie udało nam się, no i nam się nie udało. Ja nie mówię, że jemu się nie udało, czy nie, nam się nie udało, bo też nie wiem, czy takie miejsce jak Radom jest najlepszym miejscem dla Kędziora też, tak z perspektywy czasu, no. Czy to po prostu albo obcokrajowiec, albo twardy facet, bo to jest wrażliwy, super chłopak. Ja naprawdę słowa złego nie powiem, ale też się gotował w meczach i też nie wytrzymywał tego ciśnienia, a jeszcze z nim przeanalizowaliśmy parę meczów, też siadałem kiedyś z nim i mówię, popatrz, grasz dobrze, zabawisz się i nagle po jednym błędzie jest koniec. I ja mówię, a jak ja mam ściągnąć rozgrywacza po jednym błędzie? Chociaż wiem, że musisz sobie odetchnąć, bo myślisz o tym błędzie,
A zwróć uwagę na tych skurczybyków, jak nie wiem, Masny, Boicki, to jest tą starą szkołę. Nikt nawet ci nie. Za dużo gadam. Wody sobie naleję. Poczekajcie. Okej. I nawet jak ci starzy rozgrywacze, popełnili błąd, to oni nawet już nie palicho, że oni wcale nie grali gorzej. Oni nie pokazali tego, że zrobili błąd. A po nim było to widać. I to jest problem, że nie ma zawodnika, który nie popełnia błędów, tylko że właśnie u Kędziora było to, że on to zbrał ten błąd. Że to blokowało trochę, tak? I później był problem, ale to nam się nie udało, tak powiem. No. Okej. Okay. Pytanie już bardziej na luzie. Ile Rusin bierze w przysiadzie? On, ja nie pamiętam tego, ale on taki silny chłopak jest. Tylko, że wiesz, no u niego, ja się zawsze śmieję, że u niego jest taka dźwignia, że on sobie trochę inna dźwignia, bo Leman ma 4 metry do zrobienia, a on ma 40 centymetrów. Ale jest to zwierzak fizyczny, taki do pracy. Tylko wiesz, on niezniszczony, bo on siatkówkę zaczął grać, jak miał 20 lat. No to wiesz, to nie jest, stawy nie są poniszczone. Ale parę rzeczy fajnych robił na siłowni, a te skocznościowe rzeczy, które tam, jak robisz tą dynamiczną siłę, czyli po przysiadzie wskakujesz na te skrzynie, no to on rzeźnik. No, to jak Marcin Drabkowski kiedyś, tylko że ten Drabek to ping-pong nazwany był, on tak, chociaż ostatnio drzyzga słyszałem, jak na Japończyku mówią te ping-pongi, jak skaczą, ale to on tak skakał, ale Rusin, on na klatę, oni tam silne chłopaki byli, tam na tej siłowni to dużo przerzucali. Okay. A powiedz takie pytanie, bo będzie sezon, rozpocznie się i wiadomo, jak to jest po 8-9 kolejkach, będą pierwsze telefony. Będziesz wtedy, myślisz, chętny, czy podchodzisz do tego bardzo na spokojnie? Słuchaj, ja teraz dogadałem się z taką nową agencją menadżerską. Powiedziałem, że chętnie bym wyjechał do Brazylii. Tylko że problem jest taki, że na 14 chłopa 12 nie gada po angielsku i jest to duży problem, a ja nie gadam po portugalsku, więc na dzisiaj jest to blokada. No, powiedziałem, że jadę za 30 tysięcy euro, jadę, tylko mi wiesz, pole golfowe znalazcie blisko i spoko, mogę jechać. Chciałem sobie znaleźć jakiś egzotyczny, w sensie wydaje mi się, że ja powinien odpocząć od ligi i liga ode mnie, bo to jest 10 lat, ja jestem najdłużej pracującym trenerem obecnie w Plus Lidze, najdłużej. Zawsze skończyłem sezon, nigdy nie zostałem zwolniony w trakcie sezonu. Bo wiesz, masz trenerów, którzy wiesz, ma 10 klubów, a 5 razy został wyzwalniany w listopadzie. Wiem, gdzie są moje problemy, ale wiem, gdzie są też moje zalety, ale też musimy sobie od siebie odpocząć, bo to jest tak, tu ma zespół problemy, weźmy ciebie na ruka, to coś tam się uciuła, no a teraz się poślizgnąłem, chodziłem po krawędzi, wiesz, dachu przez 10 lat, aż w końcu spadłem, no i tak, takie życie, tak życie wygląda i co mam, a czy będą telefony w grudniu, nie wiem, zobaczymy, na razie, wiesz, jest paru trenerów, którzy czeka na telefony, ja na razie, ja bym chciał za granicę gdzieś wyjechać, ale na początek troszkę się zacząłem bawić mediami, troszkę w inny sposób do tego sportu trochę podejść. Mówię, śpię spokojnie na razie. Wyobraźcie sobie jakieś 3-4 miesiące non-stop, gdzie ty budzisz się o drugiej w nocy z bolącym brzuchem na tle nerwowym. Albo nie możesz zasnąć. No to wiesz, co chodzi, że nie możesz zasnąć, a za chwilę się budzisz, bo cały jesteś napięty. Nie wiem, żona coś ci powie, jakiś żart, a ty w nerwach odpowiadasz, bo chodzisz cały czas napięty. Ja po prostu muszę wyluzować, ja nie mam zamiaru paść na zawał w wieku 50 paru lat, no, po prostu nie mam. Jasna sytuacja, też dzięki, że w ogóle znalazłeś dla nas czas, 2 godziny poświęcone, przegadaliśmy o siatkówce, ktoś chyba zaczął liczyć, że to będzie jakiś rekordowy odcinek pod względem długości. No gadacie ale... tyle, gadacie i tyle. Tak, my gadamy. Nie, więc będziemy zmierzać do końca, słuchało nas w sumie ponad 200 osób, jest 23, więc dzięki za obecność wszystkim naszym słuchaczom. Tobie, Kuba, wielkie dzięki, że poświęciłeś nam swój czas. Czas sami wyjść, nie?
Ale wiesz, no fajnie, ja lubię gadać z ludźmi, ja nie żebym wam się też podlizywał, ale wy czujecie siatkówkę. To jest tak, że można, wiesz, pogadać z ludźmi, którzy czują siatkówkę jakieś tam, nie chodzi o to, że ja będę mówimy, że w P6 ten idzie haczyk, a ten, tylko wiesz, takie czucie siatkówki, takie czucie też emocji, bo czasami to co masz powiedzieć, no co, tu sobie można po siatkówce pogadać. No tak, bo tak jak ty też dosłownie kawałek widziałem chyba kanału sportowego twojego udziału po Australii. No i to trochę tak jest. No co można powiedzieć o meczu Polska-Australia wygranym 3-0? No, to szkoda czasu antenowego po prostu chyba trochę na niektóre mecze. Dobra, kończymy. Wielkie dzięki Kuba jeszcze raz. Dzięki wszystkim za obecność. Jeśli wam się podobało, dajcie lajka, dajcie suba na czacie. Macie link, gdzie jeśli komuś by się to podobało, to możecie nas też wesprzeć jakąś drobną kwotą. Będzie nam bardzo miło, ale co cały czas powtarzamy, 600 zawsze będzie za darmo, także o to się nie martwcie. Dzięki wszystkim. Dobranoc. Trzymajcie się. Kuba, korzystaj z wolnego. Tak jest. Odpoczywam.